Przyjaciele, więc mamy warsztaty w temacie uwielbienia. Ja bym chciał, żebyście też byli w nich czynni, bo rozumiem, że tak jak tu jesteście, jesteście zainteresowani uwielbieniem. Nie tylko, żeby w nim uczestniczyć, ale żeby go tworzyć. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to rozumiem, że myślicie o tym i pewnie macie różnego rodzaju pytania, więc ja bym chciał, żeby te pytania dzisiaj wybrzmiały, żeby nie było to czymś, co jedynie jest jakimś tam naszym wykładem. Zresztą ja nie chcę, żeby to był wykład, bo ja też potrzebuję, żebyście wyszli stąd bez różnego rodzaju dylematów związanych z uwielbieniem. Uwielbienie jest ściśle związane z modlitwą i jest w zasadzie elementem modlitewnym. I teraz w związku z tym, że to jest element modlitwy, więc nie ma takiej możliwości, żeby człowiek, który działa w uwielbieniu, on nie był człowiekiem modlitwy. Powiem tak, oczywiście można być instrumentalistą i po prostu wykonywać jakieś rzemiosło i to jest możliwe, żeby taki człowiek nie był człowiekiem realnej modlitwy. Szczególnie jeśli mówimy o jakimś tam uwielbieniu, grupie uwielbienia, która jest rozbudowana jakoś tak szerzej, wtedy, jeśli lider tego uwielbienia jest człowiekiem modlitwy, to on to wszystko poukłada. Ale prawdą jest to, że jeśli ludzie realnie funkcjonujący w uwielbieniu nie są ludźmi modlitwy, to nawet temu liderowi, który jest człowiekiem modlitwy, będzie na różnych poziomach trudno się z nimi porozumieć. To nie będzie pewnej płaszczyzny porozumienia. Ludzie, którzy się w ogóle nie modlą, to są ludzie, którzy się gubią. Więc zgubieni. Nie zgubieni, bo nie idą do nieba, tylko zgubieni, bo nie wiedzą, co się dzieje w ich życiu w ogóle. Oni nie wiedzą. Znaczy oni uważają, że to, co wiedzą, to jest słuszne. Ale tak nie jest najczęściej. Więc uwielbienie to jest część modlitwy. Więc jeśli mówimy o uwielbieniu, to mówimy o tym, że musi być w człowieku rozwinięte życie modlitewne. Więc jeśli chcesz uwielbiać Boga, chcesz być człowiekiem, który rzeczywiście wpływa przez uwielbienie, to musisz być człowiekiem modlitwy. Nie człowiekiem modlitwy pod tytułem chwała Ci, Panie Jezu, nie? Tylko człowiekiem modlitwy, który jest głęboko sercem zaangażowany w życie modlitewne swoje. W ogóle człowiek uwielbienia to musi być pasjonat modlitwy. Pasjonat musi być. On musi rozpoznawać w modlitwie coś więcej niż tylko element osiągnięcia jakiegoś celu. To trzeba kochać. Kochać to trzeba. I w ogóle uwielbienie, żeby mogło być uwielbieniem, to musi być kochane przez tego, który to robi. To trzeba być pasjonatem tego zjawiska. Ja przypomnę kilka podstawowych rzeczy na temat uwielbienia. Przede wszystkim uwielbienie jest dla Boga, a nie dla człowieka. Dla Boga. W związku z tym eliminuje to ta teza, robienie uwielbienia w taki sposób, aby uwielbienie było akceptowane społecznie ogólnie. Żeby to dobrze zrozumieć, to nie chodzi o to, żeby robić jakąś
coś byle jakiego. Nie. Ja zawsze mówię, jeśli ktoś ma talenty, super, można je dodać do uwielbienia. W większości kościołów istnieje tendencja, że tak, ktoś tam umie śpiewać, umie grać, bierzemy go do uwielbienia, bo on umie śpiewać, umie grać. To, że ktoś umie śpiewać lub umie grać, nie czyni z niego człowieka uwielbienia, czyni z niego muzyka. Człowiek, który umie śpiewać i grać, to jest piosenkarz albo muzyk. Rozumiesz? To nie jest człowiek uwielbienia. To go nie czyni człowiekiem uwielbienia. Tutaj mówiłem, jak teraz rozmawialiśmy z tą drugą grupą osób, to mówiłem, że Dawid zbudował grupę uwielbienia z żołnierzy. Jak czytasz o, jak Dawid budował swoje królestwo, to u niego pieśniarzami byli żołnierze. W ogóle to było sprzeczne z filozofią w ogóle izraelską. On nie powołał pieśniarzy jako takich. Jego nie interesowało przede wszystkim to, czy oni umieją śpiewać. Jego interesowało to, czy oni byli na wojnie. Jego interesowało, żeby grupa uwielbienia miała doświadczenie wojny. To go interesowało. I taką grupę zrobił. Ja nie wiem, jak to brzmiało. Nie wiem, jak to w ogóle, jaki to był odbiór tego, ale jego to interesowało. Bo on wie, on rozumiał na tyle duchowość, że on wiedział, że szczególnie w tamtym okresie czasu, w tamtej koniunkcji duchowej, żeby przebić się gdzieś, tak? To trzeba być żołnierzem. Się cywil nie przebije. Tak jakbyś puścił cywila no po prostu na pole walki. No. Dlatego to, co w nas musi zaistnieć, to to, że uwielbienie to nie jest coś, co ma służyć człowiekowi. Że to ma być, to ma stworzyć dobrą atmosferę, że to ma być dla ludzi sympatyczne. Jeszcze raz twierdzę, jeśli są ludzie utalentowani i to wszystko ma jeszcze taki fajny, naprawdę dobry wydźwięk i może to być ładne, to niech to będzie ładne. Niech to będzie piękne. Tak? Ale przede wszystkim to jest oddanie chwały Bogu. Oddanie chwały Bogu, uczczenie Boga, wywyższenie Boga, zadziałanie w duchowych standardach. Ja dzisiaj nie będę tłumaczył tego, to jest na szkole wiary, to sobie można w ogóle znaleźć, przesłuchać o uwielbieniu, jak jest zbudowane uwielbienie, czym ono jest, jak należy je w ogóle prowadzić, jak należy te fundamentalne aspekty Boga podnieść w uwielbieniu. Ale kiedy bierzemy się za uwielbienie, to musimy rozumieć, że my łączymy sobą wtedy dwa wymiary. Wymiar ten materialny tutaj i wymiar duchowy. I na tej drodze od wymiaru naturalnego do wymiaru ponadnaturalnego budujemy naszym uwielbieniem drogę. Drogę. Jaką drogę? Drogę doświadczenia Boga. Drogę taką budujemy. Rozumiecie? To uwielbieniowiec musi zrobić. To uwielbieniowiec, on tak musi myśleć. Ja tu po to jestem, żebym ja zbudował drogę. Żebym połączył wymiary. Taką rzecz będę tu robił. Ja słyszałem masę pięknych piosenek, które miały dobre, poprawne teksty, chociaż nie zawsze, ale teksty chrześcijańskie. I kiedy słuchałem ich, to słyszałem inną ideę.
To było dobre. To było muzycznie dobre, to było... słowa w tym były dobre. Ale ta duchowa idea, na której to było zbudowane, ona była miałka. To była miałka rzecz. To nie była modlitwa. Ja słyszałem, to nie modlitwa jest. To, dlaczego? Wiecie, kto może stwierdzić, że coś nie jest modlitwą? Ktoś, kto się modli. Ja się w ogóle modlę. Ja się modlę 21 lat. Ja się nie modlę czasem. Ja jestem zafiksowany na temacie modlitwy. Ja jestem zafiksowany na dwóch tematach w życiu. Wiary i modlitwy. Taki mam fix. Teraz ja słyszę, czy ktoś się modli. Ja nieraz... Ktoś zaczyna uwielbiać Boga, ja słyszę, czy on się modli. Ja jestem w stanie w środku dla siebie, bo ja go nie oceniam, tego człowieka, żeby tam jemu coś powiedzieć, czy innym. Nie, ja w środku czuję wewnętrznie stan modlitwy tego człowieka. I dlaczego? Ja słucham go i tak sobie myślę, ja bym w życiu tego nie zrobił, co on robi teraz. Przecież to w ogóle nie jest ten moment. To nie jest ten czas. To w ogóle to nie to jest. Po co on to robi teraz? Rozumiesz? Przecież to jest w ogóle... To nie jest czas tego rodzaju zadziałania modlitewnego. Dla ludzi, którzy nie żyją życiem modlitwy, to jest czarna magia. Jak to przecież chodzi? Halleluja, kochamy Cię, Panie Boże, uwielbiamy Cię, Panie Boże, halleluja. Jak sobie wyobrażacie komunikację dwojga ludzi, którzy prawdziwie się kochają? Czy tam jest jakaś poprawność? Czy tam jest jakaś rama? Czy tam jest jakiś schemat? Tam nie istnieją takie rzeczy. Jeśli dwoje ludzi prawdziwie się kocha, to między nimi powstaje coś, co jest modlitwą. To modlitwa jest w ogóle między nimi. To jest modlitwa. Między nimi modlitwa powstaje i to jest szczególna rzecz. I teraz ci ludzie tak, oni umieją ocenić swoje stany, tylko po tym, w jaki sposób na siebie nawzajem reagują. Ale to trzeba być w to głęboko zaangażowanym. Trzeba kochać. Jak ktoś nie kocha, to nie zatrybi tego. Że ten gest, to znaczy to czy tamto. I w uwielbieniu jest tak, że kiedy ty oddajesz chwałę Bogu, to ty wchodzisz w pewną formę komunikacji taką, że zaczyna powstawać coś, co jest szczególnego dla Ciebie, dla Boga i dla tej chwili. Stąd nie ma dwóch takich samych uwielbień. Stąd, tak jak mówiłem tutaj grupie ostatniej, kiedy szczególnie kościoły powstają na początku, to właśnie puszczają sobie uwielbienia, często jeszcze nasze, gdzieś tam słuchają tego. Ja mówię, ale po co to robisz? Po co? Po co słuchasz naszego uwielbienia u siebie w kościele? Jeden powód. Ja Cię zrozumiem, jeśli mi powiesz, że wszyscy u Ciebie w kościele są niemowami. Że ja powiem, okej, rozumiem. Rozumiesz? Ale jeśli masz przynajmniej jednego, który mówi, to czemu on nie śpiewa? Bo jak mówi, to czemu nie śpiewa? Derek Prince, jak założył swój pierwszy kościół w Anglii, to pierwszą rzeczą, jedną z pierwszych rzeczy, co zrobił, to wziął się za grupę uwielbienia. On był grupą uwielbienia. A śpiewać nie umiał w ogóle Derek Prince. Miał zero słuchu. Zero. Ale rozumiał zasady duchowe. Zasady rozumiał. Wyobraźcie sobie, teraz proszę was, w ramach tego, co ja powiedziałem, jak można zebrać się razem na modlitwę, 3, 4, 5 osób, puścić sobie nasze uwielbienie stąd z Kościoła Mocy i śpiewać razem z nami, w ogóle
z tego pendrive'a, czy z tego YouTube'a, czy z tego, jak to można zrobić? Jak to można Bogu zrobić? Jak można Bogu takie coś zrobić? Jak? Ja się pytam, jak kochać tym? Jak kochać odtwarzaną muzyką? Jak to... Rozumiecie? To jak seks telefon. Taka prawda. Ja bym bardzo chciał, że jeżeli naprawdę interesujesz się uwielbieniem, to żebyś zobaczył to sercem. To jest modlitwa. Idę uwielbiać, idę się modlić. Modlić się idę. Obcować z Bogiem idę. I buduję teraz to, bo to się trzeba zbudować. Okej, tylko na tej podstawie. A nie puszczę sobie, bo puszczę sobie to, puszczę sobie tamto, tak. Ja to jeszcze nie mogę, bo ludzie mówią tak, bez sobie puszczam uwielbienia. Ja rozumiem puszczanie uwielbienia, w porządku. To nie chodzi, że ja tego nie robię. Dobrze, ale puszczają sobie uwielbienie i... no i dobrze, bo jak jest coś namaszczone, to to będzie ci służyć. Będziesz tego słuchał po prostu. To cię będzie... Tam będzie ci... Dobrze ci będzie, nie? Ale ludzie robią z tego coś takiego, że to jest... O, to jest właśnie jakiś łącznik teraz. A to nie jest żaden łącznik. To, że ty słuchasz uwielbienia i że ty się dobrze czujesz, bo trudno słuchać namaszczonego uwielbienia i się źle czuć. To chyba, że demona masz. No ale dobrze się czujesz, okej, ale to nie jest modlitwa twoja żadna. To w ogóle tam nie zachodzi prosechomaj. Ty słuchasz muzyki. W ogóle nie mieszaj tych rzeczy. Co jest jeszcze ważną rzeczą w tym? Jeśli myśli się o uwielbieniu publicznym, to człowiek musi mieć uwielbienie osobiste. Osobiste uwielbienie. I ludzie mówią, ja chcę być w grupie uwielbienia. Ja mówię, dobra, to pokaż, jak uwielbiasz Boga osobiście. Teraz? No teraz. A dlaczego masz problem z uwielbianiem Boga osobiście tutaj? No chciałbyś być w grupie uwielbienia. No tak. No to weź mikrofon i uwielbiaj Boga teraz. A tak przy wszystkich? No tak przy wszystkich. No ale jak to? Ja mówię, no tak to, no bo modlitwa trwa 24 godziny na dobę. Rozumiem, że teraz jesteś w stanie modlitwy. Bo jak nie jesteś w stanie modlitwy, to musisz wejść w stan modlitwy. Musisz spokutować z tego, że nie modlisz się. Musisz być w stanie modlitwy. No to uwielbiaj. Bo wtedy to ciebie w ogóle otworzy na uwielbienie społeczne. Jak ty będziesz w ogóle uwielbiał potem zaangażowany w jakąś grupę, tak? To ty będziesz po prostu robił to, co jest twoje. Po prostu to samo, co w domu, na łące, w fotelu, w samochodzie. Rozumiesz, o co chodzi? Dokładnie to samo zrobisz. Nie będziesz miał żadnej spiny jakiejś, kurczę. Wow, ludzie mówią, ale wiesz, mam tremę. Ja mówię, ale z czym masz tremę? A z oddychaniem też masz tremę? Oddychasz na co dzień? Oddycham. To czemu teraz masz tremę? Ja przecież uwielbiasz na co dzień, rozumiem. Uwielbiasz na co dzień. Chyba, że nie uwielbiasz. To masz tremę. Wiecie, chciałbym, żebyśmy to zobaczyli, bo to, o czym wielokrotnie mówi ten świat chrześcijański, co jest uwielbienia, to nie są uwielbienia. To są, czy one mają zarysy uwielbień? To są pieśni chrześcijańskie. Naprawdę, prawdziwe pieśni chrześcijańskie. To ładne, dobre. I też nikt nie mówi, że nie powstały pod inspiracją Ducha Świętego. Wcale nie. Pod inspiracją Ducha Świętego powstają pieśni, powstają w ogóle wiersze, w ogóle ludzie obrazy malują, w ogóle masa rzeczy powstaje. Tylko jak to się ma do uwielbienia? Uwielbienie to jest czynna modlitwa.
Czynna modlitwa. Czynna modlitwa. To się dzieje po prostu, nie? Więc ja wiecie, zanim Agatka zaraz będzie mówić dalej, ale na tym musimy stanąć. Bo jak nie, to się zgubimy w tym. I ludzie potem się dziwią, wiesz, jakieś to jest takie, co ja robię, takie słabe. No mówię, no tak, no bo ty się nie modlisz. Ty w ogóle, zobacz, no przecież to pasja musi być do modlitwy. A rozumiecie? Trzeba być pasjonatem. Trzeba, no, takie słowo wyświechtane, trzeba kochać, modlić się. Trzeba w ogóle mieć w głowie, okej, dla mnie pomodlić się to ja komunikuję z Bogiem teraz. To jest takie wow. Takie wow, komunikuję z Bogiem. I potem to się przekłada w uwielbieniu. Ja komunikuję z Bogiem. Zróbcie sobie taką podstawę tego i chodzi o to, żeby nie dać się wybić z tego, że to jest coś, co jest czymś innym. To jest modlitwa. Raz. Także nie będę już powtarzała rzeczy, które powiedział Artur, czyli tych mega fundamentalnych. Ja z kolei chciałabym wam powiedzieć o rzeczach technicznych i też chciałabym, żebyśmy przeszli do formułów zadawania pytań, ponieważ właśnie teraz Michała pytałam, ile lat już razem gramy, więc ja i Michał na pewno blisko, w sensie my we dwoje, na pewno blisko 6 lat. Więc jakieś doświadczenie już mamy. Ale zanim będę to rozwijała, to też na początek właśnie powiem, że bez zakochania nie ma uwielbiania. To jest w ogóle rzecz, która jest absolutnie niemożliwa. Czyli trzeba być w ogóle pasjonatem modlitwy, żeby to przerodzało się w formę uwielbienia. Ja generalnie mogę powiedzieć to, co ja znam, a więc będę mówiła w obrębie bycia liderem uwielbienia. Czyli będę mówiła stricte do osób, które prowadzą w kościele uwielbienie. Chciałabym wam dać kilka takich moich cennych wskazówek tego, co ja, że tak powiem, praktykuję. A więc w kościele uwielbieniem absolutnie nie może się zajmować byle kto. W sensie, że powiedzmy przychodzi do kościoła ktoś, kto ładnie śpiewa i natychmiast bierzemy go jako lidera uwielbienia. Mogę to porównać do tego, to tak jakby się powiedzmy, nie wiem, nawrócił ktoś, kto ma krasną mowę, przychodzi do kościoła i natychmiast robimy z niego mówcę. Chcemy, żeby on do nas głosił i tak dalej. Więc absolutnie w kościele nie może zajmować się uwielbieniem osoba po prostu od czapy. Wiecie, bo to jest tak naprawdę, to musi być coś, co jest rozpoznane przez Kościół. To jest przede wszystkim służba. Jest to służba pomocy. Lewici zawsze byli jako służba pomocy. Także jest to coś, co jest do pomocy. Musi liderować temu ktoś, kto jest do tego predysponowany i namaszczony. I to jest wyczuwalne. W sensie, ponieważ za tym idzie forma życia. Zgadzacie się? Za tym idzie forma życia. Jedną z takich silniejszych rzeczy u nas w kościele, oprócz naszego głoszenia, jest właśnie nasze uwielbienie. To jest coś, co przyciąga wzrok ludzi. Nasze uwielbienie jest inne, powiedzmy, niż szereg uwielbień, które są w innych kościołach i na pewno jest to związane po części też z moją osobą. A więc to, jakie jest uwielbienie, jest związane niestety, ale z osobowością lidera. I to jest temat taki, który to nie dzisiaj jest czas, żeby go wyczerpywać, to jest
to są takie fundamentalne też nauczania, tak, jak gdyby, z którymi trzeba się zapoznać. Ale takie, jakie jest uwielbienie, jak gdyby uwielbienie jest takie, jaka jest osobowość lidera. I wiecie, ja zawsze zajmowałam się formą, powiedzmy, uwielbienia w naszej służbie. Jak ja rozpoczynałam? To, że ja w kościele zaczęłam prowadzić uwielbienie, to nie jest mój początek. Mój początek ma miejsce od grup domowych, od jakby na ulicy śpiewałam, kiedy funkcjonowaliśmy jeżdżąc po Polsce jako ewangeliści, kiedy chodziłam do więzienia. Zawsze też tam uwielbiałam. Czyli mój początek to nie jest taki, że mnie ktoś mianował liderem, że ja gdzieś przyszłam, ja się szkoliłam u nie wiadomo kogo. Ja po prostu się szkoliłam w takim codziennym moim życiu z Bogiem. Kiedy pewne rzeczy w moim przypadku zaczęły przybierać na sile? Właśnie wtedy, kiedy postawiłam na życie modlitewne. Kiedy postawiłam na życie modlitewne, wtedy zaczęła też wzrastać, jak gdyby takie, we mnie zaczęło wzrastać poczucie mojej wartości. Ja zaczęłam się w sposób prawidłowy oglądać. Zaczęłam widzieć siebie nie jako jakąś tam słabą w ogóle osobę. Zaczęłam widzieć w sobie przede wszystkim tego właśnie Boga jako lwa. Pewność zjednoczenia z Chrystusem i pewność swoich talentów. Ja w ogóle pochodzę z takiej rodziny, która jest rodziną muzykalną, umie i ze strony taty, i ze strony mamy. Mam obdarowanych ludzi właśnie muzycznie, kabaretowo. Mamy w mojej rodzinie są dwa zespoły, które fruwają po weselach, więc jak gdyby ja mam po części takie coś naturalnego. Ale to było za mało do tego, żeby, powiedzmy, prowadzić uwielbienie. I teraz tak, powiem, jak powstał nasz zespół. Na początku po prostu byliśmy, powiedzmy, we dwoje z Arturem. Modliliśmy się, śpiewaliśmy. Tak wyglądały początkowe nasze spotkania. I Michał był pierwszą osobą, która wzięła odpowiedzialność za grę na gitarze. Chyba na gitarze grałeś, nie? Potem dołączył do nas taki Wojtek bez nogi, który był jednym z muzyków w naszym pierwszym kościele. I wiecie, od samego początku ta forma uwielbienia, ona u nas była no inna, dlatego że stawialiśmy właśnie na... Dużo ludzi na przykład się dziwiło, czemu wy tak w ogóle dużo diabła gromicie i tak dalej. My zupełnie inaczej. My nie w tej formie właśnie melancholijnych piosenek, tylko zupełnie na inne rzeczy stawialiśmy. Usiądę sobie, bo mikrofon w ręku jest mi jednak przeszkodą. Więc na początku jestem ja, jest Michał, potem właśnie jest ten Wojtek. Potem już nie pamiętam dokładnie, jak to było, czy Magda do nas dołączyła, czy Marek Cypliński, ale generalnie każda osoba, która do nas dochodziła już do tej formy, którą my stworzyliśmy. Czyli mamy jakiś fundament jak gdyby naszego uwielbienia i jesteśmy wariatami. Jesteśmy pasjonatami, jesteśmy wariatami i do tego, co jest, dołączają ludzie. Różni ludzie w naszej, jak gdyby, przewinęli się przez nas, którzy byli, powiedzmy, uzdolnieni muzycznie i tak dalej, ale nigdy na przykład do nas nie dołączyli, dlatego że forma, którą my prezentujemy, czyli trochę taka forma dzikusowa, nie każdemu gdzieś tam to odpowiada. Pamiętam takie spotkanie, to jeszcze było na Kasprzaka, jak wparował do nas Przemek, który nas oglądał przez lata na internecie i mieliśmy tam dosyć taką zbrojną grupę ochroniarzy, jeszcze chyba Leszek Burchardt był z nami, Przemek wkroczył z akordeonem na plecach i pierwsze co, pruje do nas tam gdzieś naprzód, ponieważ on chce z nami uwielbiać, chyba zostałeś wtedy zatrzymany przez Leszka, Leszek ci chyba powiedział, że nie tak to w ogóle u nas działa i tak dalej. I Przemek dołączył do nas jako osoba, która ubogaciła nas pięknym,
Mogę powiedzieć, że takim pięknym, że bez Przemka nie robilibyśmy tego, co robimy, ale początek swój wziął się z właśnie modlitwy, z tego, że jesteśmy najarani na to uwielbienie, jesteśmy zakochani w Bogu i to jest tym fundamentem naszego działania. Nieraz mnie ludzie pytają o pewne rzeczy, ja mówię, wiesz co, ja nie umiem ci dużo rzeczy wytłumaczyć, ja po prostu mogę pokazać. Wytłumaczyć nie umiem, mogę pokazać. Więc dołącza do nas Przemek i zaczynamy tworzyć taką grupę. Może powiem też o tej formie, jak gdyby związaną też z Przemkiem, ponieważ Przemek i Magda są muzykami, więc na pewno i dla Przemka, i dla Magdy forma, którą my prezentujemy, na pewno kolała ich nieraz w uszy i tak dalej, ponieważ nie jesteśmy profesjonalni. Natomiast Przemek poddał swój talent obróbce. Zdecydował, że to, że jest profesjonalnym muzykiem, będzie drugie, a pierwsze chce być uwielbieniowcem. Ja pamiętam, kiedy my byliśmy, współdziałaliśmy z Andrzejem Stiepanowym, który w pewnym okresie swojego funkcjonowania był apostołem i prężnie działał w Polsce. I nawraca się taka grupa Sixteen na Eurowizji i oni po części stają się zespołem uwielbienia w jego kościele. I wiecie, on dużo czasu spędził, aby oduczyć ich profesjonalnego grania. On mówił do nich tak, wy umiecie grać, a ja się umiem modlić. Ja jestem uwielbieniowiec, a wy jesteście muzycy, a ja was nauczę, czym jest w ogóle uwielbienie. I wielokrotnie podczas uwielbienia on przerywał im granie i mówił, to nie jest uwielbienie. Idziecie w temacie, powiedzmy, dobrego grania, ale to nie jest uwielbienie. I w pewnym okresie czasu muzyka, którą stworzył Spichlerz, tak, to była muzyka, którą najlepsza i mogę powiedzieć, że po części do dnia dzisiejszego my gramy ich kawałki. Są to kawałki namaszczone, są to kawałki, które powstały na modlitwie, są to kawałki, przy których się ludzie nawracali, więc ale wszystko swój początek wzięło z tego, że ludzie byli ludźmi modlitwy. Więc Przemek poddaje swój talent, Magda też, decydują, że chcą być ludźmi uwielbienia. Ja nigdy nie prosiłam grupy, żebym liderowała tej grupie. Po prostu to się wytworzyło w sposób bardzo naturalny. Po prostu jesteśmy razem. Nigdy nie mówiłam do nich, że ja jestem waszym liderem, a po prostu ta grupa się stworzyła w sposób bardzo, bardzo naturalny. I teraz tak, co było dla mnie jako dla osoby, która to prowadzi, co było dla mnie takim przełomowym momentem, ponieważ nie zawsze z taką siłą, jak robię to dzisiaj, robiłam to na samym początku. Na początku rzeźbiłam tak jak każdy. Ale przyszedł taki moment, że ja zaczęłam sobie w internecie oglądać taki zespół grający El Rey Jesus z kościoła apostoła Guillermo Maldonado. I wiecie, kiedy oglądałam to ich uwielbienie, to zdawałam sobie z tego sprawę, że oni mają coś, czego nie mam ja. Mówię, Boże, ja w ogóle chcę to, co mają oni. I pojechaliśmy wtedy na Ukrainę i Guillermo Maldonado położył na mnie ręce. I od tego momentu to, co robię ja, przybrało na takiej bardzo dużej sile. Jeszcze będąc na Kasprzaka, kupiliśmy perkusję przez wiarę, bo nie pamiętam, czy już był. Chyba kupiliśmy wtedy perkusję pod Kamila. Chyba Kamil już troszkę z nami był. Tak, jakoś tak. Nie? Aha, no dobra, to kupujemy perkusję przez wiarę. I wiecie, wtedy chyba nawet cię nie było na modlitwie, mieliśmy modlitwę wstawienniczą i ja za tą perkusją usiadłam od tak sobie, mieliśmy krótką próbę i ja usiadłam, byłeś wtedy? I ja usiadłam, żeby wypukać rytm. I tak już zostałam na tej perkusji. Wtedy jeszcze pamiętam, byli z nami Tomek i Sandra Kowalczykowie,
Wtedy na tej modlitwie też był Orzeł, Wojtek i Natalia. Mieliśmy bardzo duże namaszczenie, a ja uderzałam w tą perkusję tylko i wyłącznie w centrale. W ręku trzymałam mikrofon, wypukiwałam stopą jak gdyby rytm i mieliśmy bardzo duże namaszczenie. Wtedy Tomek Kowalczyk, jemu z rąk płynął olej. Ja miałam wtedy, pamiętam, w ogóle miałam nogi, miałam posypane złotym pyłem. I wiecie, ja do dnia dzisiejszego umiem wyrazić się bez perkusji, ale z perkusją wyrażam się najlepiej. Nie mam żadnej techniki, ponieważ ja nie mam żadnej techniki gry na perkusji. Choć zaliczyłam kilka lekcji, chodziłam na kilka lekcji, żeby się pouczyć grać. Ale chłopak, który mnie uczył, powiedział do mnie tak: to już jest nie do złamania. Ja nie jestem w stanie nauczyć pani technicznego grania. Pani po prostu ma własną technikę, tak jak Bruce Lee. A ja, wiecie, ja nie mam żadnej techniki, ponieważ wiecie, jak czasami Przemek usiądzie, jak gra, czy powiedzmy jakiś tam inny muzyk, tak? Ja nie mam, ale jest tak jakby ta perkusja była jak gdyby wgrana we mnie. Ja się po prostu wyrażam w związku z tą perkusją. Więc uznaję też w pewnym momencie swojego życia, że ja nie mam tego czegoś, więc biorę namaszczenie od człowieka, który jest w stanie mi coś dać. Kolejnym takim, czemu też na przykład nasze uwielbienie ma charakter proroczy? Dlatego, że jestem prorokiem. I dlatego to uwielbienie ma taki charakter. To, co powiedziałam wcześniej, że każde uwielbienie, jakby lider, który prowadzi uwielbienie, będzie je prowadził w taki sposób, jaki po prostu jest. Taką, jaką ma osobowość, jakie ma w ogóle obdarowanie, a i tak dalej. Więc żadnego uwielbienia do siebie nie można porównać i żadnego lidera do siebie nie można porównać. Bo zarówno w dzikim uwielbieniu, które prezentujemy my, przejawia się moc i również, powiedzmy, w uwielbieniu, które będzie bardziej melancholijne, jeśli lider jest człowiekiem modlitwy i prawidłowo odczytany, również tam będzie się przejawiała forma życia. Co też taką siłą jest u nas, jak gdyby te nasze gesty prorocze, jak wspominamy też sobie, czasami jest tak, że ludzie do pewnych rzeczy się przyzwyczajają i staje się to dla nich takim chlebem powszednim, ale pamiętam, jak odważałam się na Kasprzaka, aby wprowadzać takie gesty prorocze, za którymi szło takie duże namaszczenie, bo dla mnie uwielbienie jest związane też z przełomem. W sensie, że kiedy dotykamy w ogóle Boga, to dzieją się rzeczy, tak? Że to jest w ogóle, idzie za tym konkretny po prostu potencjał. I teraz tak, wiara moja w siebie i w to, co się we mnie pojawia, jest kluczową rzeczą do tego, żeby zacząć te rzeczy prezentować. Ponieważ gdybym dalej funkcjonowała na przykład w niskim poczuciu własnej wartości, trudno by mi było pewne rzeczy praktykować, ponieważ bym się wstydziła. Przecież wiecie, jak wyglądały te osiołki, tak? Dla niektórych to było żenujące, ale my, ci, którzy braliśmy w tym udział, tak? Wiemy, że było to przełomowe. Ludzie tracili twarz. No chyba najlepszy był Michał i Julita. Dla mnie w tym wszystkim. W sensie Michał prawnik i tak dalej. I już nie pamiętam, kto na kim jechał. Czy Julita na Michale, czy Michał na Julicie. Więc były to rzeczy związane też z utratą w ogóle twarzy i tak dalej. No i mówię, akurat ja prezentuję taką formę, ponieważ taka jestem. To jest związane z moją osobowością. Jak na przykład, co robimy w kościele, kiedy uwielbiamy przez jakiś czas i czujemy, że nie ma tego przełomu, że jest jakaś czapa, że jest w ogóle coś, co jest, no nie możemy się jakoś przełamać, no ludzie się po sobie patrzą, czyja to jest wina, czy jest grzech w uwielbieniu, czy
co się w ogóle dzieje takiego, że no nie możemy się w ogóle gdzieś tam przełamać i tak dalej. Dla mnie to jest zawsze proste z tym, że no gdzieś diabeł wkroczył na teren, tak? Gdzieś z czymś po prostu przyszedł i ja najczęściej wtedy wychodzę i jak ja to mówię, sprzątamy w duchu. Często, powiedzmy, ja jako prorok widzę pewne rzeczy. Często trzeba pojechać z jakąś plotką w kościele, z szeroko pojętą w ogóle, z szeroko pojętym jakimś, powiedzmy, błędem, tak? Czyli gromimy wtedy w ogóle, powiedzmy, diabła, czyścimy w ogóle atmosferę. Często przerywamy na przykład zupełnie granie, tak? Nakierowywujemy ludzi właśnie na modlitwę, na jakiś określony, powiedzmy, tok myślowy. I wiecie, nieraz właśnie ludzie do mnie mówią, wiesz co, no ale ja też to robię, co wy i to nie działa. Ja mówię, no to ja nie wiem, no ale my tak samo robimy u siebie i to nie działa. Też gromimy i nie działa, też krzyczymy i nie działa. No jak, wiesz co, no jeśli człowiek nie jest człowiekiem modlitwy, tak, no to nie działają w ogóle, to nie działają rzeczy. Czyli właśnie podczas tego uwielbienia nieraz jest tak, że całkowicie, powiedzmy, wstrzymujemy muzykę, ponieważ na przykład widzimy, że poszliśmy bardzo w jakąś na przykład formę, nie, że no, że ładnie nam to idzie, profesjonalnie, jest fajnie, nie? Ale nie ma tego czegoś, no nie ma tego dotknięcia, nie ma w ogóle tego czegoś, na co wszyscy czekają. Jak dobieramy piosenki? Pozwólcie, że w ogóle właśnie powiem o takich rzeczach, bo to są, uważam, rzeczy, z którymi też w kościele się zmagacie. Często jak z kimś rozmawiam, mówię, wiesz co, my się kłócimy, jak wybieramy piosenki, kto u was wybiera piosenki, jakie piosenki wybieracie, a nie kłócicie się o wybieranie piosenek? Ja mówię, wiesz co, no nie kłócimy się o wybieranie piosenek w ogóle. Wybieramy piosenki, zazwyczaj powiedzmy, przychodzimy rano i stajemy sobie tutaj przy pulpicie i wybieramy te piosenki gdzieś razem. Ja nieraz jak się spóźnię, to na przykład proszę Przemka, wybierz piosenki, ewentualnie ja je potem gdzieś, powiedzmy, tam jeszcze zrewiduję, tak? Więc myślę, że to jest też takie ważne, że jeśli lider tego uwielbienia jest rozpoznany przez grupę, to odchodzi też wiele takich problemów, właśnie kłótni, niesnasek, jakichś pretensji, bo wiecie, jak to jest, jeśli człowiek jest na odpowiednim miejscu, tak, no to on po prostu jest w stanie tymi rzeczami zarządzać. Jak wybieramy piosenki? Zawsze wybieramy piosenki na sam początek, piosenki pełne zwycięstwa, pełne wigoru, piosenki, które w różnych stanach ludzie przychodzą do kościoła, więc generalnie zazwyczaj wybieramy te piosenki właśnie mocne, silne, o takim charakterze właśnie zwycięstwa, nie melancholijne, ponieważ ludzie mówią nieraz, a my rozpoczynamy w duchu. Ja mówię, ale co to znaczy? No my w duchu od razu. Ja wie, ale jak? No wiesz, my się od razu tak rozpływamy. Ja wie, najczęściej w duszy. Najczęściej po prostu to się odbywa w duszy, tak? Więc my na sam początek nie, modlimy się i wybieramy piosenki właśnie pełne wigoru, żeby poruszyć ciałem, tak? Więc w ten sposób. Kłócicie się przy wybieraniu piosenek? Jak jest u was? Macie jakieś, zadawajcie też pytania, macie jakieś problemy z wybieraniem piosenek? Jak jest u was? Ci, którzy prowadzicie, Mateusz, jak wybieracie piosenki? Okej. Czy czasami jest tak, że my na przykład wybierzemy sobie jakieś piosenki i w trakcie totalnie, powiedzmy, zmienimy, albo nie wyśpiewamy wszystkich, albo w ogóle zmienimy. My też jako grupa, myślę, że mogę powiedzieć, że jesteśmy, Przemek, nie rób takiej miny,
że jesteśmy zgraną już grupą. Śmieję się. Że jesteśmy zgraną grupą, że już tyle razy jako grupa byliśmy w takich sytuacjach, wiecie, bardzo trudnych, że powiedzmy patrzą się na nas, nie? My tutaj w ogóle, no nie wiem, rozpinają nam się kable, coś w ogóle nie działa, Jacek powiedzmy stoi, odpływa, ręce ma w górze, nie słyszymy się. Co tu zrobić w ogóle? Krzyknąć, diabła zgromić, na kogoś warknąć? Ale zawsze jest tak, że zawsze coś dobrego z tego wyjdzie. Jak gdyby z każdej trudnej sytuacji wybrnęliśmy i to, że praktykujemy ze sobą właśnie takie odważne uwielbienie tyle lat, spowodowało to, dało nam takie właśnie fajne doświadczenie, że ufamy sobie, że wiemy, że nie ma takiej sytuacji, z której byśmy nie wybrnęli. I teraz zobaczcie, my bardzo krótko ze sobą graliśmy i z marszu nagraliśmy płytę uwielbienia. Z marszu. Z marszu. Powstała płyta uwielbienia. Mogę powiedzieć, że ta płyta zrodziła się na modlitwie wstawienniczej. Często jest tak, że właśnie a propos tego też, co mówił Artur, tak, że kiedy się modlimy, to powstają też nowe rzeczy. My przerabiamy też piosenki, robimy covery i tak dalej. I one są świetne. Często świetnie też działają na przykład na ulicy, tak? No bo kiedy śpiewamy powiedzmy piosenki, czy to tam Beaty Kozidrak, czy Krzysztofa Krawczyka, to natychmiast przyciąga to uwagę ludzi, tak? I ludzie natychmiast w ogóle gdzieś tam na nas zwracają uwagę i tak dalej. Natomiast w kościele już jakby z mojego doświadczenia zobaczyłam, że wielokrotnie, kiedy idziemy w takiej właśnie tej formule, że będziemy mieli tak wszystko idealnie, piękne w ogóle słowa, to zrobimy coś takiego profesjonalnego, ale nie dotkniemy głębi. Ale nie dotkniemy głębi. Często trzeba coś przerwać i powiedzmy właśnie, o nie wiem, Bóg daje jakieś dwa słowa, nie? Niech żyje król. I będziemy śpiewali to powiedzmy pół godziny, nie? Pół godziny. Zachęcamy do modlitwy, w ogóle robimy różnego rodzaju rzeczy, rozkręcamy, tak? Ludzie łapią w ogóle, ktoś na przykład zaczyna płakać, bo covery są, to jest wszystko fajne, to jest wszystko dobre, tak? Czy jest coś takiego jak zbiorowa odpowiedzialność zespołu? Tak, jest. Tak jak powiedział Artur na samym początku. Jeśli jest grupa uwielbienia, jeśli jest to już tam w tej grupie kilka osób i jest ktoś, kto nie żyje życiem modlitwy, kto przestaje żyć tym elementem zakochania, kto zaczyna być po prostu zwykłym rzemieślnikiem, to powiem to dzisiaj, stajesz się częścią zamieszania, przeszkadzasz w tym zespole. To jest taka osoba, która potem po prostu tylko i wyłącznie przeszkadza. Kiedy odchodzi element zakochania, kiedy odchodzi element pasji, zawsze pojawią się inne rzeczy, które staną się ważniejsze. Będzie przychodziła powiedzmy gdzieś tam kłótnia, pretensje, nie wiem, jakieś w ogóle wątki i tak dalej. Choć tak naprawdę my pokłóciliśmy się kiedyś? Nie, chyba. Mieliśmy różne rozmowy, ale my się nie pokłóciliśmy się nigdy, absolutnie. Mieliśmy różne rozmowy, my sami, my z grupą nagłośnieniową, która często mówi do nas, że wy nie gracie profesjonalnie, was się nie da nagłośnić. No tacy jesteśmy, ale to, co robimy, jest żywe, mocne i idzie za tym duży potencjał mocy. Czyli jest coś takiego jak zbiorowa odpowiedzialność i uważam, że tutaj, jeśli prowadzisz uwielbienie, jeśli jesteś tym liderem, poprzeczkę powinieneś stawiać, czy powinnaś stawiać bardzo wysoko, bardzo. Chociaż powiem wam tak z perspektywy jak gdyby też mojego czasu, myślę, że gdybym dalej stawiała taką poprzeczkę bardzo, bardzo, bardzo wysoką, bez dawania ludziom szansy, to może bym była sama. Tak. To bym była sama. Co robić wtedy, kiedy pojawia się w grupie uwielbienia grzech? A pojawia się? Pojawia się. Różne się pojawiają rzeczy, ponieważ jesteśmy ludźmi, tak? Ja często mówię, że jak ktoś bierze narkotyki, no to możemy go sprawdzić testem, ale jak ktoś plotkuje, no to już na plotkę testu nie ma. A to jest również forma grzechu, tak? Co robimy?
zawsze dajemy człowiekowi szansę. Czasami jest tak, że dla dobra zespołu, dla dobra całokształtu, taką osobę po prostu trzeba odstawić na jakiś czas. Mówimy to, powiedzmy, wtedy przed grupą, że odstawiamy taką osobę i zostawiamy to jego sumieniu. Jeśli chce coś więcej powiedzieć o sobie, niech powie, tak? Ale zawsze dajemy człowiekowi szansę. Ja zawsze mówię, nie jest problemem twój upadek. Problem jest w postawie. Jeśli pokutujesz, to jest okej. A jeśli kłamiesz, czyli masz postawę w ogóle taką, no że na przykład kłamiesz, ja twierdzę, że powiedzmy, no nie wiem, mówię na przykład, pijesz. Nie piję. Ja mówię, no pijesz, bo widzę, miałam matkę alkoholiczkę, pijesz. I jeśli człowiek idzie w zaparte, tak, no to generalnie dla mnie, jak gdyby ja takiego człowieka eliminuję, tak, odstawiam go do tak zwanej ławki rezerwowej. Czyli no jest ta zbiorowa odpowiedzialność tego zespołu, tak? Zespół, jeśli powiedzmy wszyscy są ludźmi modlitwy, niezależnie od tego, czy ktoś śpiewa, czy gra na jakimś instrumencie, tak? To kiedy jest człowiekiem modlitwy, no to wtedy możemy powiedzieć, że kiedy on gra na tej gitarze, to on się modli. Ponieważ na co liczymy też właśnie w grupie uwielbienia? Na tym, że każdy jest czynną jednostką, powiedzmy, załóżmy, że jest powiedzmy gitarzysta, tak? I ja słyszę, powiedzmy, dźwięki, jeśli ten gitarzysta odpływa mi na tej gitarze w odpowiednim w ogóle kierunku, tak, to naszym zadaniem jest uciszyć w ogóle wszystko i idziemy w temacie w ogóle tych dźwięków, które, powiedzmy, w tej chwili zaczyna wygrywać gitarzysta. I to się, jakby to samo się tyczy w kierunku każdej osoby, która, powiedzmy, usługuje na jakimś instrumencie, nie? Jeśli gdzieś to życie modlitewne, że tak powiem, przygasa, no to jest wyczuwalne. To jest po prostu wyczuwalne, ponieważ dotykamy wtedy zwykłego takiego rzeźbiarstwa. Nie ma tam już pasji, nie ma tej dzikości, nie ma tam pasji. Ja pamiętam taką sytuację, w zeszłym roku zabrałam Kasię Grodzką, pojechałyśmy sobie na takie 2 dni nad morze i puściłam jej Ulfa Ekmana. Takiego starego, już nie pamiętam, generalnie takie stare jego nagranie. To jest jedyne takie nagranie, kiedy on w takim namaszczeniu prowadził uwielbienie, że to się w głowie nie mieści. I Kasia to obejrzała i ona dostała takiego wigoru, czyli to uwielbienie, które jest żywe, z pasją, dzikie, połączone właśnie z modlitwą, nieschematyczne, nieszablonowe, to jest za tym, że tak powiem, potężny manifest namaszczenia. Co jeszcze na przykład my jako grupa też, powiedzmy, doświadczyliśmy, że no właśnie, że to nie jest dobre dobrać kogoś od czapy do zespołu. To nie jest dobre. Kilka razy nawet na konferencji próbowaliśmy połączyć, że tak powiem, siebie nawet z osób, które, powiedzmy, tutaj od nas są, z innych kościołów, z zespołu. Nie mówię, że było źle. Ale to już nie jest to samo, jak gramy my, ci, którzy się razem znamy. Bo my się znamy. My w ogóle wiemy, czego na przykład możemy się po sobie spodziewać. Mówię to, bo to jest takie nasze doświadczenie. Może wasze jest większe, może mniejsze, nie wiem. A to jest akurat takie nasze. O tej obszarności formy nad treścią już mówiłam, tak, że nie chodzi o to, żeby było ładnie. Chodzi o to, żeby było żywo. Że często naprawdę lepiej przez dłuższy czas właśnie modlić się albo śpiewać w ogóle, powiedzmy, nie wiem, 2 słowa. Często, kiedy są, powiedzmy, małe kościoły, to podstawowy błąd, który robią, to robią taki, że, powiedzmy, nie ma muzyków i nie można podciągnąć dobrze sekcji muzycznej i wtedy wybierają skomplikowane piosenki. Uważam, że to jest duży błąd. Uważam, że tego się nie powinno robić. Ja
z mojego doświadczenia. Uważam, że skomplikowane piosenki można robić wtedy, kiedy naprawdę już ktoś w zespole jest, kto jest w stanie pociągnąć coś, powiedzmy, muzycznie, tak? My na wiele rzeczy możemy pozwolić sobie z jednego powodu, dlatego że jest z nami Przemek. Z jednego powodu, dlatego że jest Przemek. Przemek jest taką osobą, że z marszu wielokrotnie przynosimy jakąś piosenkę, i Przemek po prostu jest utalentowany i z marszu tą piosenkę gra. I to jest taki dar dla nas, tak? Że my na przykład na coś takiego możemy sobie pozwolić. Ale jeśli na przykład w waszym kościele nie macie, powiedzmy, takiej formy namaszczonego człowieka, utalentowanego człowieka, to dobrze jest iść w tą formę śpiewania łatwych piosenek, za którymi pójdzie Kościół. Często, gęsto ludzie próbują zrobić coś właśnie takiego ładnego, pięknego, takiego dużego, nie? A Kościół na przykład za tym nie pójdzie, bo to jest trudne. Bo to jest trudne. Tym bardziej, że powiedzmy nie ma tego elementu pomocowego w postaci muzyki. Kochani, nie chcę tutaj się nad wami wymądrzać, więc zadawajcie też jakieś pytania, bo chodzi o to, żebyście też właśnie odeszli, ci szczególnie, którzy prowadzicie uwielbienie u siebie w kościele, żebyście odeszli stąd usatysfakcjonowani, żeby nie było tak, że wychodzicie, macie jakieś pytania, na które nie macie odpowiedzi. Ewa, ty mi chciałaś na pewno zadać jakieś pytanie, bo gadałyśmy już przez telefon. Ale jedną z takich właśnie rzeczy, takich ważnych, nie, bo generalnie no, nie mamy dużych kościołów, nie, więc chodzi o to, żeby nie robić tego przerostu formy nad treścią, że idźcie w tą taką prostotę, żeby było jak najwięcej prostych rzeczy. Form uwielbienia może być dużo różnych, tak, jak gdyby powiedzmy Patrycja pięknie gra na gitarze, pięknie, powiedzmy, śpiewa, tak? Jak ubogacić Patrycję, która ma taką osobowość, jaką ma? Powiedzmy, no są, jak gdyby są liderzy, są pastorzy, można ubogacać to właśnie, powiedzmy, o radykalną modlitwą, nie ma perkusji, nie musi być perkusji, może, nie wiem, ktoś walić na szafce, grać w ogóle na parapecie, cokolwiek, dogwizdywać. Wiecie, my tak zaczynaliśmy. My naprawdę tak zaczynaliśmy. Jak ja przypominam sobie, jak wyglądały nasze pierwsze... Stąd potem człowiek ceni to, co ma. To wartości się do tego. Jakby ten instrument, on dodaje potem tej wartości, nie? Bo nauczyliśmy się na tego takiego zimnego indyka. Na surowo, bez niczego. Aczkolwiek uważam, że przychodzi taki moment, że Kościół jest w stanie naprawdę przyzwyczaić się do jakiejś formy, że jest właśnie ta forma, że musi być ładnie, że musi być to. Ja pozwolę sobie tutaj powiedzieć taką fajną historię, którą dzieliła się kobieta, do której Przemek chodzi na emisję głosu. Ona opowiadała taką rzecz, że powiedzmy, czemu ludzie na koncertach Whitney Houston płakali, że w ogóle wychodzili i to te jej koncerty w ogóle gdzieś tam głęboko w ludzi w ogóle opadały i tak dalej, ponieważ ona wkładała w tą całą siebie. W ogóle ona wkładała w to emocje, ona była żywo zainteresowana w ogóle tym, co robiła. Ona w ogóle każdym słowem, każdym gestem w ogóle ona wyrażała to, co robi. W ogóle ta muzyka, ona po prostu wychodziła z niej. I na pewno doświadczyliście czegoś takiego, że można posłuchać czegoś bardzo profesjonalnego. Czegoś takiego, że nie spadnie ani jedna nuta. Czegoś idealnego, czegoś takiego, co jest naprawdę piękne. Tam nie ma gdzie palca włożyć, jeśli chodzi o technikę. Ale nie ma tam życia. I tak nie powinno właśnie wyglądać uwielbienie. Uwielbienie powinno być żywe, bo to w ogóle chodzi o życie, chodzi o radość, o wesele. W ogóle mi w ogóle uwielbienie zawsze kojarzyło się w ogóle z formą życia, radości, czegoś, co jest w ogóle takie też spontaniczne. Aczkolwiek jeszcze raz mówię, takie nasze jest, bo między innymi taka jest moja osobowość. Nieważne, jaka jest twoja, ważne, żeby to, co robisz, było żywe, przełomowe. I to tak naprawdę, wiecie, tego się nie da oszukać, ponieważ to jest do rozpoznania. To po prostu, to Kościół to rozpoznaje. W sensie, że no albo ludzie za tym idą, albo za tym nie idą. Macie jeszcze jakieś pytania?
Jedną z takich też standardowych rzeczy właśnie, które kiedyś robiła taka grupa Hillsong, już nie pamiętam która, ponieważ to oni mieli taki bardzo, bardzo wysoki standard, kiedy przychodził ktoś, powiedzmy, do kościoła i mówił, że chce być częścią uwielbienia, no to właśnie siadał lider i mówi, dobrze, to zaprezentuj mi teraz, amen, jak uwielbiasz Boga. No, a ty co będziesz robił? A on mówił, a ja będę badał pułap namaszczenia. No na pewno, wiecie, no na pewno. No to jest, dobre jest trzymanie takiego standardu, tak? Dobre jest trzymanie takiego standardu. Taka jeszcze jedna rzecz mi się nasuwa. Często na przykład jest coś takiego, że powiedzmy mamy zbiorowe uwielbienie, uwielbiamy tutaj Boga, jak gdyby. My zawsze mówimy, że my, akurat my stoimy na tym podwyższeniu, ale nigdy nie róbmy czegoś takiego, że my jesteśmy sceną, a wy jesteście widownią. My jesteśmy razem. To jest nasze zbiorowe, wspólne uwielbienie. Akurat mamy podwyższenie, ale generalnie to jest nasze wspólne uwielbienie. Co robić wtedy, kiedy załóżmy, my często na przykład mówimy jeden głos i nagle ktoś z tłumu, halleluja, my śpiewamy coś innego, a ktoś pod jakby coś innego robi i ktoś potem upiera się, to było w duchu. Ja mówię, gdyby to było w duchu, to uwierz mi, że to by wkomponowało się w całokształt. To by było wkomponowane w całokształt. Najczęściej jest to niskie poczucie własnej wartości i no po prostu chciałeś się jakoś tam wyrazić, wyeksponować te swoje, powiedzmy teraz tam aleluja, aleluja i tak dalej. Więc cóż jeszcze mogę wam takiego ja tutaj powiedzieć z takich rzeczy stricte technicznych. Michał, coś wam przychodzi jeszcze na myśl, żebyśmy tak mogli ubogacić wszystkich? O, Łukasz ma pytanie. No. Mhm. Czy są jakieś granice do tego, gdzie to uwielbienie może zajść? Bo ta modlitwa się może przerodzić w modlitwę wstawienniczą, na przykład prorokowanie albo uwalnianie ludzi. Tak, czy tak. Czy to jest taki kierunek, jest ileś tam, czy są jakieś, nie wiem, są, czy swoje zdanie są jakieś granice, a może pewne rzeczy nie robimy w niedzielę, bo na przykład, nie wiem, modlitwa wstawiennicza... Była w środę i nie robimy modlitwy wstawienniczej w niedzielę, tak? To może nie jest. Wiesz co, no my taką stricte modlitwę wstawienniczą mamy w środę, ale nasze, powiedzmy, uwielbienie niedzielne, no mogę powiedzieć tak, poddajemy się Bogu, różnie ono wygląda. Nieraz jest tak, że Go przegadamy, że po prostu zrobimy z Niego jedno wielkie kazanie. Ja przegadam, Artur przegada, Michał coś powie, ktoś coś jeszcze powie i często mamy takie wrażenie, mogłoby już nie być słowa, bo Go na przykład przegadaliśmy. Więc wszystko jak gdyby zależne jest od tego, na ile jakby, w jakim kierunku my się otwieramy na Boga i jak to uwielbienie poprowadzimy. Ja osobiście mam nieraz taki właśnie, takie poczucie, że tam, gdzie my kończymy, to jest w ogóle dopiero ten element, gdzie moglibyśmy, powiedzmy, zacząć. Że, powiedzmy, dotykamy, no bo wiecie, jak gdyby mamy jakiś schemat, mamy też jakąś formę, mamy też jakiś czas, tak, powiedzmy, załóżmy, ja się często też łapię na tym, aha, godzina 12, piątą piosenkę zaśpiewaliśmy, dobrze by już było przerwać, bo powiedzmy, jest czas na kazanie i tak dalej. To trzeba złapać też, w sensie, czasami może dobrze dłużej pouwielbiać, czasami może dobrze, powiedzmy, nawet nie głosić, jeśli to uwielbienie było naprawdę esencjonalne, mocne, żywe, natłoczone właśnie i prorokowaniem, i uzdrowieniem, i modlitwą w ogóle o uwolnienie, i każdy jest w ogóle syty, to często gęsto jedno słowo, nie takie jak trzeba, może zepsuć wszystko. Zgodzicie się? Że jedno słowo może powiedzmy zniszczyć wszystko. Tak samo jak często jeden dźwięk nie taki, jak potrzeba, zepsuje coś, powiedzmy, zepsuje jakąś, powiedzmy, atmosferę. Ktoś kiedyś powiedział, że Duch Święty jest jak ślimak, tak, że jak dotkniesz jego czułek, to gdzieś tam te czułki się chowają. Więc jak gdyby to jest też otwartość lidera, tak, w sensie na Ducha Świętego. Ja uważam, że granice, one
są wyznaczane właśnie przez lidera. Bo to lider może tak naprawdę on decyduje, co dalej. Bo to tak jest właśnie z Bogiem, że to właśnie tu lider decyduje, co dalej. I bo generalnie to może właśnie granice w zasadzie nie istnieją. To lider musi je wyznaczyć, musi zobaczyć, czy rzeczywiście w tym czasie ta rzecz będzie stosowna, czy nie będzie. Czasami ludzie myślą, że to Bóg, on tym pokieruje. To nie pokieruje, nie? Ja może powiem taką rzecz jeszcze tak z mojego doświadczenia. Czasami na przykład jadę do kościoła i mi się wydaje, ale dzisiaj to w takim dobrym stanie jestem w ogóle. Jezu, ale w ogóle dzisiaj to mam taki czas w ogóle, że... Ale... I właśnie się wtedy nic nie wydarzy. Po prostu... A czasami jest tak, że mam się nie najlepiej i wtedy... Ja na przykład ze swojej perspektywy widzę to, że jak mnie w ogóle lubię, jak mnie wkurzy diabeł. Jak wydarzy się coś takiego, to jest moje, jak mnie diabeł wpieni, to ja jestem wtedy najlepsza. Jak jestem zdenerwowana na diabła, jak jestem wkurzona na diabła, to jest mój wtedy najlepszy czas. Czasami jest tak, że jako grupa stajemy i mamy świetne piosenki, świetnie to wszystko jest w ogóle przygotowane i tak dalej i nie dotkniemy w ogóle, wiecie, nie dotkniemy głębi, powiedzmy, uwielbienia. Uważam, że to jest w ogóle też łaska Boża, tak? Na przykład na poprzedniej konferencji ja naprawdę, my straciliśmy taką orientację też w czasie. Jak się obejrzeliśmy, że to było 5 godzin, to mi się wierzyć nie chciało, bo wielokrotnie 2 godziny wydają się, że to przeleciało 10 godzin. Rzeźbimy, rzeźbimy i rzeźbimy w ogóle i po prostu wyrzeźbiliśmy do końca, a tutaj nagle jest łup 5 godzin i nikt tego nawet nie poczuł. Że zaczęliśmy uwielbienie o 10:00 i tam powiedzmy kończymy po 5 godzinach. Więc granicy nie ma, granice stawia człowiek, tak? Ponieważ jako ludzie, którzy prowadzimy powiedzmy kościoły, no to mamy też jakiś schemat powiedzmy nabożeństwa, nie? Więc... Wiesz co, zazwyczaj jest tak, że prosimy, żeby jakby ludzie, którzy są w zespole, patrzą na mnie. Czyli jeśli ktoś na przykład zaczyna grać coś nie tak, jak w ogóle trzeba, no to generalnie patrzą na mnie, więc ja często pokazuję ręką, że stop, że na przykład tego nie gramy i tak dalej. Natomiast my nie robimy jakiegoś problemu, powiedzmy też, że jakaś tam nuta powiedzmy spadnie, czy coś wyjdzie źle. Zazwyczaj, okej. Okay. Dobra, to ja ci dam to, o czym żeśmy rozmawiały. Jeśli jesteś osobą, która prowadzi uwielbienie i jeśli na przykład powiedzmy idziesz w jakimś kierunku modlitewnym, tak? Kościół się modli i zaczyna na przykład śpiewać Niech żyje król i czujesz, że jest namaszczenie, w ogóle lecimy w tym temacie, ale ty w tym momencie musisz zostawić to uwielbienie i idziesz o kogoś się modlić, tak? Kościół jakby to mają śpiewać. Czyli nie ma, że ktoś tam, no chyba, że ktoś zmienia i jest dalej, że tak powiem, jeszcze coś silniej, tak? Ale jeśli nie, to jak gdyby zostawiasz grupę, z tym elementem śpiewacie to. A to mówimy, żeby się zamknął. Normalnie milcz. Zamilknij teraz. Milcz. Ja wielokrotnie tak robię. Nie śpiewaj teraz, nie przestań, nie mów, milcz. Nie wolno się tego bać. Tak, bo jak wiadomo... A jak się ktoś obraża, no to... Bo jak wiadomo, w jaką stronę pokuta. Idziesz, to wtedy też no po prostu korygujesz, no bo ty wiesz, że ty dobrze idziesz, nie? Ja mam jeszcze pytanie, może. Co powiedziałabyś takiej osobie, świeżej w kościele, która
to, na przykład ma warsztat muzyczny i czuje, że chciałby to, ale dopiero na przykład uczy się życia modlitewnego i nie ma też pojęcia, jak w ogóle połączyć granie i jednocześnie modlitwę. Co byś tej osobie powiedziała, co ona ma robić, żeby nabyć tej formy, żeby tak w odpowiedni sposób wejść w służbę? Wiesz co, ja w ogóle coraz częściej jestem za tym, żeby takich ludzi, jeśli nie ma powiedzmy jakiegoś tam jawnego odstępstwa w życiu w ogóle człowieka, no to jestem też za tym, żeby taką osobę wdrożyć, ponieważ ona najlepiej nauczy się tutaj. Czyli w namaszczeniu nauczy się, powiedzmy, dobrze grać. Tylko o co chodzi? Taką osobą należy co robić? Zarządzać. Czyli nie dajesz, powiedzmy, tej formy jakiejś tam improwizacji w ogóle i tak dalej, tylko zarządzasz taką osobą. No. Nie wiem. Ja bym przede Przemek wszystkim, ja bym, jakby to był, no, mamy człowieka, który gra na gitarze, tak ładnie, i jest to młody w tym człowiek, ja bym go przede wszystkim wziął i powiedział, słuchaj, chciałbym, żebyś na swoje komory osobiste brał gitarę. Zacznij się uczyć modlić na gitarze. Po prostu idź do komory, weź gitarę, bo jesteś muzykiem, dał ci Bóg talent, ja tego nie mam, prawda? Amen. Idź do komory. I graj dla Boga. I ucz się, co to znaczy grać dla Boga. Nie dla ludzi, nie dla siebie, nie dla ucha, tylko zacznij grać dla Boga. I, bo tutaj, jak on przejdzie takie coś, to on w ogóle zaskoczy. Ale druga sprawa, koniecznie musi być w ogóle brany do działania, nie? Bo to ludzie dużo też, no, dużo też jest, powiem, o takich momentach też przełomowych. To jest też przedziwne. Ludzie mają dziwny stosunek do gromienia diabła. Nie chcą tego diabła gromić. Ja często mówię, a w ogóle dlaczego? Dlaczego nie chcecie radykalnie podczas, powiedzmy, spotkania modlitewnego, czy to jest uwielbienie niedzielne, wystąpić jak lew przeciwko diabłu? Ale na co ludzie powiedzą? A co cię to obchodzi? Zrób i zobacz, co się będzie działo. Często naprawdę trzeba ryknąć, żeby pewna atmosfera się zakończyła. Często trzeba wydać właśnie taki okrzyk w ogóle z siebie, żeby pewne rzeczy w ogóle też odeszły. No, diabeł w ogóle no, nie odejdzie, jak tam, wiesz, no, tupniesz nogą i... Ja myślę, że wielu ludzi się, że wielu ludzi umyśli sobie, że uwielbienie Boga i gromienie diabła, to się tego nie można połączyć, że w ogóle, dlatego tutaj to, co mówiłem na początku, kwestia modlitwy, co ludzie rozumieją przez modlitwę, bo jak ludzie rozumieją przez modlitwę to, że oni mówią coś do Boga, że to jest modlitwa dla nich, to oni rzeczywiście z tym będą mieli problem, ale na przykład dla mnie w ogóle nie ma problemu, że ja podczas mojej osobistej modlitwy na przykład potrafię całą moją osobistą komorę przeklinać diabła. Ja miałem taki czas z Panem. Co to znaczy, że miałem czas z Panem przeklinając na przykład 5 godzin diabła? No na tej komorze realizuję prawdę pańską, tak? Czyli Pana. Ja powtarzam po Panu. I to nie ma znaczenia, że ja do Pana nie powiedziałem nic, na przykład halleluja nie powiedziałem. Tylko diable, ty śmieciu, ty szmato, zginiesz marnie, będę cię męczył w Gehennie z Archaniołem Gabrielem i mu tam siedzę, tłumaczę. Prawda? I żeby, co to za komora? Ja mówię, no budująca, bo to jest modlitwa. Ale przecież to samo jest na instrumentach. Tak. Ja mam bardzo często taką wizualizację właśnie przy tych pierwszych, szczególnie piosenkach, które gramy. No i weź to teraz wsadź w doktrynę. Michał odcina doktrynę basem. Tak. No prorokował na lutni. Tak. Jest napisane. Prorokował na lutni. No ale chyba takim dla mnie taką kluczową rzeczą to jest, powiedzmy, to ten lider tego uwielbienia, nie? Jaki on ten lider jest, nie? Jaką ma osobowość, wiesz, czy jest odważny, czy nie jest odważny.
to uważam, że jest mega, mega istotne. Zazwyczaj jest tak, że ci ludzie, którzy się przebijają w uwielbieniu, powiedzmy te zespoły, które coś zrobiły, powiedzmy w duchowej rzeczywistości, one kładą jakiś cień i potem się próbuje to naśladować. Więc ja też wiem, że wiele ludzi nas, powiedzmy, naśladuje, nie? A to też nie chodzi, znaczy przykład bierzcie, nie? Tylko nie wolno tego odwzorowywać, nie? Czyli powiedzmy, każda grupa, dla mnie w ogóle każdy kościół winien mieć grupę uwielbienia, która będzie grupą strategiczną na dany teren. To jest strategiczna grupa na dany teren. Grupa odpowiednich ludzi, żołnierzy, zawodowych, o, tak jak grupa Dawida, nie? I osobowość będzie miała taką, jaką powiedzmy jest lider, nie? I w ogóle ten lider przyciągnie takich ludzi, jak jest on. Bo to wszystko się też rozwija według swojego rodzaju. No ja dzięki Bogu przyciągnęłam, kogo przyciągnęłam. Także tak to wygląda. I naprawdę uważam, że mamy mocne mamy uwielbienie. Nie dlatego, że to jest nasze uwielbienie, ale uważam, że mamy, że to jest dobre uwielbienie, mocne uwielbienie. Mamy dużo takich zwrotek, że właśnie podczas naszego uwielbienia ludzie przeżywają potężne rzeczy z Bogiem. Często właśnie, powiedzmy, podczas uwielbienia ktoś się odpala, w sensie służba jego się odpala, coś w życiu człowieka się zaczyna dziać. Właśnie, powiedzmy, podczas uwielbienia wziął swój przełom. No dobrze, ale ja też bym chciał, żebyście, wy, którzy jesteście zainteresowani tym, w ogóle uwielbieniem, żebyście też zobaczyli w sobie no właśnie, ten potencjał do tego. No bo, no dobra, jest, są różnice w osobowości, ja to wszystko rozumiem, i mamy tak, a nie inaczej, ty masz też jakąś osobowość, tylko że czy to my, czy to ty, to teraz tą osobowość musisz w 100% wyrazić w odwadze. No i teraz tak, no. Pytanie, czy ty to robisz? Albo czy się decydujesz na to, żeby to robić? To nie, może być inna osobowość, to jakie to ma znaczenie? Ale musi być w 100% wyrażona w odwadze, bo nie ma osobowości lepszych i gorszych. Natomiast można się nie wyrazić, być niesamowitym jakimś tam ekspresyjnym człowiekiem, ale się nie wyrazić. I teraz na przykład ja też wam rzucam takie wyzwanie, żebyście ci z was, którzy jesteście ludźmi uwielbienia, żebyście zobaczyli, na ile wy się w ogóle realnie, odważnie wyrażacie. Co to dla ciebie znaczy wyrazić siebie, bo w modlitwie, wrócę do modlitwy. W modlitwie człowiek, żeby naprawdę to było skuteczne, realne, to musi się wyrazić kompleksowo w modlitwie. Tak jak w relacji. Jeśli chcesz głęboko z kimś być w relacji, to się musisz w tej relacji wyrazić. Taki, jaki jesteś. No i teraz w uwielbieniu. No. To jeszcze też to nawet Sisa, która tutaj czasami do nas zajeżdża, mówi, że i ta Agata, która też ciebie uczy emisji, tak, że przedziwną rzeczą jest to, że na przykład ktoś rozmawia i mówi zdecydowanym głosem, nie? Mówi normalnie, w ogóle męskim głosem, a potem zaczyna śpiewać i musimy wydobyć z ciebie prawdziwy, powiedzmy, dźwięk. Bo to, co robisz, to nie jest prawdziwy dźwięk, nie? Bo normalnie mówisz. Normalnie mówisz, jesteś w ogóle wyraźny, wyraźna, nie? W ogóle komunikujesz zdecydowanie. A czemu tak śpiewasz? Mówisz normalnie, niech żyje król, nie? A potem bierzesz ten mikrofon, no i co? Wiecie, jak? Schola, tak. Bo i tu trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego, co się tutaj dzieje?
I teraz moim zdaniem to jest kwestia tego, że człowiek, no on się nie wyraża, dlatego że on ma blokady. Znaczy, bo chyba też to jest wstyd, nie? Że ludzie się wstydzą. Wstydzę się, bo zafałszuję, bo spadnie jakaś nuta. W ogóle to cię to obchodzi? Mógłbyś. A to chodź tutaj. Weź ten mikrofon. Ja zacznę od tyłu, bo ta Agata to jest świetny fachowiec. Ona mnie nie uczy śpiewać, tylko ona powiedziała mi jedno zdanie. Mówi, zauważ, są małe dzieci, które mówią tak, że ci uszy rozwala, nie? A człowiek w wyniku programowania społecznego, różnych doświadczeń, ten głos chowa i taki jest, nie, schowany jest ten głos. Ona mi powiedziała takie zdanie, a ja ci przywrócę, tu jesteś spięty, tu, a ja ci przywrócę pamięć kinetyczną z dzieciństwa. A kwestia śpiewania i mówienia jest taka, za mówienie, już nie pamiętam która, ale za mówienie odpowiada jedna półkula, a za śpiewanie druga półkula. Dlatego są ludzie, którzy mówią tak, ale potem wezmą mikrofon i tak śpiewają na przykład, nie? Krótko. Przyjeżdżam do kościoła, do was, z odpowiednią postawą. Artur wtedy nie wiedział, że ja będę na Sylwestra, ale pamiętam, co ja zrobiłem. Przyjechałem, na korytarzu spojrzałem na Artura, spojrzałem na mnie i zrobiłem tak. Przyjechałem do generałów. Uczyć się chrześcijaństwa. Po 13 latach chodzenia z Bogiem w środku. Nie na zasadach partnerskich. Agata wciąga mnie do grupy uwielbienia, a ja myślę sobie tak. Kurczę, ja... Jak ja się będę modlił teraz? Bo ja myślałem, że to będzie mi przeszkadzało w modlitwie, więc nie mam parcia na tak zwane szkło chrześcijańskie, nie? Jest pierwsze uwielbienie. Moje skomplikowanie życiowe było wyrażane też w muzyce. Grałem skomplikowane dźwięki. A tu raptem gramy po niemiecku. Męczę się pierwszego tygodnia. Męczę się drugiego tygodnia. I rozmawiam z Norbertem. Norbert mówi do mnie dwie rzeczy. Wziąłem te dwie rzeczy i zostały ze mną do dzisiejszego dnia i zostaną do końca. Pierwsza rzecz. Graj sercem. Dobrze. Druga rzecz. Patrz na lidera. Jak na Boga. Więc zacząłem, do dzisiaj mi zostało, patrzę na Agacie na usta, żeby trafiać w spółgłoski, żeby nie było pa-pa. I patrzę na jej nogę, żeby trzymać timing. Jak automat. Więc jestem, działam w systemie, w programie. Żadna, jak na się filozofia skomplikowana, nie? Mija trzeci tydzień, czyli moje serce, moje nastawienie jest właściwe i słyszę taką rzecz. Przeknij wszystko to, co dobre, i uwolni to, co żywe. I się z tym zgodziłem. I to był pierwszy raz, kiedy puściło mi napięcie w ramionach i wtedy słyszałem anioły. Kilkadziesiąt takich aniołów po prawej stronie. Michał Dzięcina wtedy też powiedział. Ja mówię, też słyszałeś? No, to był jedyny raz, kiedy słyszałem anioły na bożeństwie. No i wystarczy. Nie? Na razie. No, to tak na początek, nie? Postawa do liderów, otwartość serca i niech wasze tak będzie tak. A nie, to znaczy, że jeżeli komplikujesz dźwięki, komplikujesz rzeczy, to komplikujesz wszystko, no bo jest znowu realizacja prawdy Bożej, wszystko, tak na początek, nie? A reszta będzie dodana. Amen. Chodzi o to, że jeśli uwierzysz, że to się udaje, że to można tak w ogóle zafunkcjonować, to w ogóle będziesz robił, nie? Masz, zobacz, jeśli dziś jesteś człowiekiem uwielbienia, to spójrz teraz w siebie i zobacz, na ile realnie ty uwalniasz swoją osobowość. Jeszcze taka jeszcze jedna ważna rzecz mi uciekła. Jeśli jesteście, powiedzmy, jakąś grupą i nie uznajesz tego lidera, który lideruje, to nie jesteście w stanie ze sobą popłynąć w ogóle w tym uwielbieniu. Nie ma takiej w ogóle opcji. Nie ma takiej opcji. Że jeśli lider jest, powiedzmy, podważony, tak, to nie ma takiej opcji, żeby popłynąć w tym uwielbieniu. Kiedyś Kaja powiedziała, że przed jej występem członek z grupy
nagłośnieniowej, którego ona też uważa za członka zespołu, generalnie z kimś tam się pokłócił i ją obgadał. I w ogóle nie lubi jej. I ona odwołała koncert. Odwołała koncert, ponieważ to jest człowiek, który jest bardzo świadomy i ona po prostu wiedziała, że ten koncert się nie uda, ponieważ ona nie zostanie odpowiednio nagłośniona. To są takie ważne. To są takie ważne rzeczy, że jeśli jest, powiedzmy, jakaś tam forma buntu, tak, to no nie ma takiej opcji, żeby, powiedzmy, gdzieś tam razem sobie w duchu popłynąć, nie? Bo człowiek potem nawet umiejętnie może celowo grać inne w ogóle dźwięki i tak dalej, nie? Więc... No to tak troszkę z takich praktycznych rzeczy, też z uwagi na to, że my, powiedzmy, no jesteśmy większym zespołem, tak, który gra, więc mam nadzieję, że to, co też powiedzieliśmy, wam się przyda, że będzie to też dla was cenne, rozwojowe. Nie wiem, co jeszcze planujesz. To nie to, co ja planuję. Tu chodzi o to, czy są w kimś jakieś wątpliwości do czegoś. Bo nie możesz mieć wątpliwości. Jak chcesz coś zrobić, to nie możesz mieć wątpliwości. Bo może po prostu trzeba je rozwiać, te wątpliwości. Wiecie, uwielbienia nie ubierzesz w ramę. Tego po prostu nie ubierzesz. Dlatego, że miłosnej komunikacji nie ubierzesz w ramę. Teraz na przykład musisz sobie zadać pytanie, czy ty jesteś w stanie, oczywiście mówię zgodnie z twoją osobowością, dokonać wszystkiego w uwielbieniu. O, takie musisz, ty musisz to wiedzieć, ty musisz. Czy jesteś na takie coś gotowy? No i teraz pytania, ale co to jest wszystkiego i tak dalej? Ja nie wiem. Po prostu to tak jak w ogóle w relacji, jak ty... Czasami chciałbym podsłuchać ludzi, jak oni rozmawiają w domach niektórzy. Bo mnie osobiście to ciekawi, tak od strony socjologicznej, nie? Bo ja czasami mam wrażenie, że... Znaczy, no nawet nie mówię, że się tam kłócą czy biją, nie? Bo... Ale że ludzie to ze sobą rozmawiają, czy też żyją w jakiejś takiej ramie komunikacyjnej. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Tak, mam jakiś wrażenie. Przykład. Daj jakiś przykład. Żyję trochę na tym świecie i byłem w różnych miejscach. I słyszałem, jak się do siebie odnoszą małżonkowie w domach, na przykład długo żyjący już ze sobą. I to nie o to chodzi, jakie były tam, jaka to klasa była społeczna. Chodzi o to, że ja zauważyłem bardzo wiele razy, że na przykład w relacjach małżeńskich jest, mimo że długo ze sobą żyją w tych małżeństwach, jest dystans. I to jest w ogóle widoczne, że ten dystans jest. Dystans jest. Czasami przysłuchuję się, jak małżeństwa zakupy robią albo coś, bo ja w ogóle ludzi tak podsłuchuję. Oglądam ich, podglądam, wiecie, o co chodzi. Naprawdę. W sklepach, kiedy ja jestem tym zainteresowany, ja czasami idę przez sklep i na przykład idzie małżeństwo z dzieckiem, a ja za nimi idę. Bo ja słucham, jak oni, mnie interesuje, oni będą teraz robić zakupy i mnie interesuje, jak oni będą ze sobą rozmawiać, co oni będą, wiecie, ja jestem zaskoczony czasami, znaczy w większości razy jestem zaskoczony, bo oni mają taki schemat komunikacyjny. A widzicie, w modlitwie trzeba przejść granicę schematu z Bogiem. Czyli na przykład nie obawiać się, że istnieje coś takiego jak schemat z Bogiem. Słów, emocji, zachowań. Bo to Bóg jest. W ogóle, czy wy wierzycie w to, że On zna wszystkie języki, wszystkie slangi, wszystkie słowa, wszystkie zachowania, wszystkie emocje? On w ogóle to wszystko zna. To jest taka postać, która tego to wszystko zna, nie? Od takiego gu, 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 co tam dziecko mówi, po to, co tam drugie dziecko robi, nie wiem z czym i z jakim ciężarem, po jakieś intelektualne w ogóle, wiecie, rozmowy. To w Bogu jest wszystko. I teraz tak, moje życie modlitewne rozwinęło się w ten sposób, że ja
otworzyłem się totalnie na komunikację z Bogiem. I to jest komunikacja w moich słowach, w moich emocjach, w moim ciele, w moich gestach. I teraz pielęgnując takie rzeczy modlitewne, ja to potem przekładam na uwielbienie. Ludzie czasem mówią, jak ty się zachowujesz? Ja mówię, ja się tak zawsze zachowuję. Bóg mi świadkiem. Ja się tak zachowuję. Ja się zachowuję tak w domu. Jak podczas uwielbienia. Ja po prostu mam zachowania takie. I teraz jest pytanie, czy ty jako człowiek uwielbienia, czy ty przeszedłeś tą granicę, czy ty nie przeszedłeś? Czy ty masz schematyczny pogląd na uwielbienie? Czy dla ciebie na przykład to, co się dzieje, bo popatrz, uwielbiasz Boga, otwierasz się coraz bardziej i teraz twoja zdolność życia poza ramą spowoduje, że będziesz mógł wchodzić w komunikację właśnie poza ramą. Ktoś na przykład mówi, a bo on gdacze, podczas uwielbienia gdacze, jak kura. Czemu gdakałeś? Nie wiem. Może dlatego, że w Bogu jest kura. Nie wiem, w ogóle wierzycie, że w Bogu jest kura? My tak. To jest bardzo ważne, żeby... Czy ty jako... Mówię do ciebie jako człowieka uwielbienia. Czy ty wierzysz, że w Bogu jest kura? W Nim bowiem żyjemy, mówi Paweł. W Nim. W ogóle wiesz, o co chodzi. To w Bogu jest kura, baran, koń. Tam się znajduje w Nim. I teraz otwieranie się modlitewne powoduje, że otwierasz się na pełen potencjał Boga, bo ty masz komunikację z Bogiem teraz, tak jak masz z dzieckiem. Była Agata z Sarą teraz u swojej siostry, tam i u kuzynki tej, no nie wiem jak to się nazywa. Kuzynki. W Anglii. Co? Kuzynki w Anglii, tam małe dziecko takie jest. I Sara mi opowiada, no takie dziecko mniej więcej. No jakie, takie? No proszę. Większe? Większe. No takie. No to większe trochę. Nic już nie pokazuj. No dobra. Generalnie jest to dziecko i teraz to dziecko... Sara mi opowiada, mówi... Nawet mi powiedziała, jest takie angielskie słowo na to, tylko ja nie umiem powtórzyć, no nie? Run... Nie wiem, nieważne. Że to jest używanie słów nieadekwatnych do sytuacji. To jest to, co ona mi powiedziała, tylko ja tego nie powtórzę na razie. I mówi tak. Ta mała coś tam gada, coś tam się nagadać, czy tam płakać. Agata do niej, co ty mówiłaś? Ja nie wiem, o czym ty mówisz, ale... A Sara dokładnie mówi takie rzeczy. A mama dajesz. Mówi tak, wstaje tak, a tam, a Jerzyk? Czy tam, a kotek, a piesek? Wiesz, o co chodzi? I teraz, co to jest? Tu jest dziecko. Dziecko tam sobie popłakuje. A z drugiego końca salonu gdzieś tam ciocia, a Jerzyk? To jest komunikacja. Ktoś na to spojrzy z boku, powie, co to w ogóle jest? Jaki Jerzyk? Jaki gwoździk? Wiesz, o co mi chodzi? Czemu to w ogóle wypowiedziałaś? Czemu? Umiesz to jakoś zaargumentować? Czemu powiedziałaś gwoździk, Jerzyk? Czemu władowałaś w to potencjał emocjonalny jeszcze? Czemu to służyło? Czemu nie powiedziałaś na przykład wszystko dobrze, kochanie, naprawdę super? Czemu jakby nie złożyłaś do kupy? Bo to jest relacja. Jeśli człowiek jest wyczulony na sytuację, to wchodzi w tą sytuację. I ludzie w uwielbieniu muszą to trybić. I często ludzie pytają, czemu się tak zachowywałeś? Ja mówię, no ale jakie to ma znaczenie czemu? A co to znaczyło? Adekwatnie, no to tak. Nic nie znaczyło. Dlaczego to miało coś znaczyć? To jest czas miłosnej komunikacji z Ojcem. A ja jestem otwarty.
Rozumiesz, o co chodzi? Ja jestem otwarty i teraz widzisz, żeby w tym popłynąć, ty musisz być odważnym człowiekiem i bez granic. Zgodnych z twoją osobowością. Rozumiesz? Ale nie możesz mieć granic. Nie możesz tego skontrolować też. Wtedy uwielbienie będzie żywe. Zobaczcie, na przykład często jest tak, że bo podczas jednego uwielbienia możemy dotykać różnych form namaszczeń. Odwojennych, pochwalebne. Natomiast co ja zauważam? A taniec jest ciągle taki sam. Z flagami. Ale czemu tańczyć z flagą walca, jak jest ciężkie, wojenne namaszczenie? Leci, w ogóle lecą bomby. Jest ciężko w duchu. Potrzeba zrobić coś innego. Potrzeba, żeby się ktoś odpalił. Ktoś, kto umie tańczyć. Ktoś, tak kto jak... się nie boi. I się też nie wstydzi. Czyli tak jak adekwatnie rozmawiamy z dzieckiem. Ja tak na przykład tak z dziećmi rozmawiam. Ja nie gadam z dziećmi, wiecie, no nie wiem, biorę na przykład Henia i mówię do Henia, wiesz Heniu, czy dostałeś dzisiaj jedzenie? I ja mówię, dali ci jedzonko wczoraj, bawili się z tobą, dbali o ciebie. I on się natychmiast do mnie śmieje, ponieważ ja rozmawiam z dzieckiem adekwatnie w ogóle do dziecka. I tak samo jest, że powiedzmy podczas tego uwielbienia dotykamy różnych form namaszczeń. I mi się marzy, żeby też w związku z formą namaszczenia powstawał do tego adekwatny taniec. Bo to często jak w duchu to oglądamy, to jest aż takie, wiecie, nie na miejscu, nie? Nie na miejscu, w sensie jest ciężkie w ogóle namaszczenie, nie? I jest lekki taniec. Za lekki. Za lekki. Ale do tego też właśnie potrzeba tej formy otwartości. Ja w ogóle uważam, że wstyd, takie zawstydzenie jest czymś takim dużym, nie? Że generalnie gdzieś tam nie ma tej odwagi, żeby wyeksponować siebie, nie? Ilu z was często na uwielbieniu coś w was kipi? Kurczę. Ja w ogóle na przykład widzę, jak Julita się rozkręca, bo Julita kiedyś taka nie była. Ona odważnie śpiewała, jak na przykład szliśmy sobie na spacer, to ona do Michała odważnie śpiewała, ale na uwielbieniu była stonowana. A teraz coraz więcej, ona bryka tutaj z przodu. Czemu? Bo coraz więcej swobody przychodzi do życia człowieka. I o to w ogóle chodzi, żeby tak naprawdę wyrazić siebie w tym uwielbieniu. To jest w ogóle, no wyrazić właśnie siebie. To jest modlitwa. Tak? Cały czas mówimy o modlitwie. O tańcu mówimy o modlitwie. O modlitwie. I teraz, jeśli mówimy o tańcu jako o modlitwie, no to właśnie pytanie, dlaczego ty cały czas tak samo tańczysz. Weź mi to wyłóż. To znaczy, że ty masz z Bogiem taką stagnacyjną relację, ty do Niego mówisz cały czas tym samym tonem, ty do męża czy żony w domu też mówisz ciągle tym samym tonem, ciągle w ten sam sposób? To wam się nie nudzi? Ja nie. Ja też nie. Ale co, nie? Ja nie mówię tak. A, myślałam, że mówisz, że się nie nudzisz. Do Boga, naprawdę do Boga też mówicie tonem tym samym? Taki sam? Takie same macie z Nim w ogóle przeżycia? Takie jednolite? I teraz, wiesz, bo to jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, czy... Bo jeśli tak jest, to gdzieś coś się zgubiło. Bo to jest osoba. Ha, powiem więcej. To jest w ogóle nieskończona postać. Wiecie, że Bóg jest tylko ograniczony w moim życiu mną. To ja ograniczam Boga w swoim życiu. W ogóle nikt poza tym mi Boga nie ogranicza. Ja jestem szlabanem, granicą dla Boga. Moje zachowania są szlabanem i granicą. Ile ja się musiałem przemóc w życiu, żeby nago Boga uwielbiać. Żeby nago tańczyć dla Boga na przykład. Też. Też, bo ja mam tu komory. Ja mam taki komfort tutaj właśnie. Chodzi o to, że w ogóle rozumiecie, na czym rzecz polega? Człowiek miał schemat, bo myślał, o to takie coś jest. Nie, to zrozum, to jest Bóg. I teraz uwielbiasz Boga. Tak? Jeśli ty w komorze, swojej osobistej komorze zaczniesz być otwarty,
to ty potem, kiedy będziesz społecznie uwielbiał Boga, to ty będziesz bardzo jasno widział i nie będziesz się obawiał. I nie będzie, że jakiś dźwięk wydałeś, że właśnie o, jest bojowe namaszczenie, a to zamiast w ogóle, wiesz, takich ruchów posuwisto-zwrotnych, pro ciebie zaczniesz na przykład fikołki fikać tutaj. Ja wolę, rozumiesz, ja wtedy okej, człowiek przeżywa, że skacze do okopu. Rozumiesz, on czuje to, on to czuje w duchu. O, i on teraz przeżywa całym ciałem. Wpadł pod krzesło, wyszedł. Tyle to chodzi. Przeżywa człowiek w okop. Okop, front. I teraz ja rozumiem, że gość adekwatnie przeżywa. On nie ma blokady. Ja nie wiem, co on tam, ale on nie ma blokady. Rozumiesz, a ten drugi snuje. Ja mówię... Wiesz, jak to ugryźć? Wiecie, to trzeba... Czasami tutaj właśnie uwielbialiśmy, jakaś była taka piosenka, gdzie oddawaliśmy chwałę Bogu jako właśnie Bogu mocy. I ludzie tutaj właśnie jakieś takie robili, takie ruchy. Posuwisto zwrotne. I nagle ktoś tam wskoczył, jakieś pogo zaczął w ogóle tam i mówię, o, bo to jest adekwatne. To jak z emocjami, adekwatne emocje muszą być do czegoś. Wiecie, to się wszystko składa w tym uwielbieniu do kupy jednej. Dlatego proszę was, żebyście właśnie przechodzili granice w swojej głowie, żebyście odważnie to manifestowali. Osobowość masz, ty możesz być soulem, jednym większym, wielkim w jednym soulem. Ty możesz jako człowiek soulu w ogóle uwielbiać Boga, tylko weź się w tym wyraź. Whitney Houston w ogóle, proszę bardzo, kobieta soulowa, tak? Ale ona w ogóle doprowadzała rzeczywiście ludzi do łez, bo robiła to, co robiła, robiła w pełnej pasji. To nie był żaden rock wielki, to nie był heavy metal, prawda? Ale to nie było w ogóle, to jak ona śpiewała te swoje soulowe w ogóle kawałeczki, to nie był strumyczek. To było, proszę ciebie, spokojne, łagodne, ale to był wodospad. Czyli można zrobić wodospad. Można jazz tutaj grać i zrobić potężną robotę w Duchu Świętym, nie? Ale nie wolno być schematycznym, słuchajcie. A trzeba właśnie od komory swojej. Przyjdź dzisiaj do Boga, zrób sobie zadanie domowe, przyjdź do Boga i zacznij w nieschematyczny sposób z Nim się komunikować. Powiedz, Boże, ja od dzisiaj muszę wejść w nowe położenie komunikacji z Tobą, bo ja jakiś wąski jestem. Za wąski jestem, Boże, w tym. Bo wiem, że to mi się przełoży na uwielbienie później. To mi się potem przełoży na uwielbienie. Wiecie, mówimy takie rzeczy nie do końca popularne, bo ludzie by chcieli właśnie trzy kroki, cztery w ogóle, cztery, wiesz. Jak to zrobić? I często nawet nie wiem, czy my się jakiegoś schematu nawet trzymamy, o którym sami mówimy, czy my najpierw chwały oddajemy, czy nie wiem. To jest jakby już w nas wryte w pewnym sensie, nie? Ale rzeczywiście otwartość to jest podstawa. Nie bójcie się ryzykować. Ryzykować. I jesteście też ludźmi służby. Uwielbienie nie jest tylko w kościele. Uwielbienie też jest na ulicach. Można to robić na ulicach. Można uwielbiać Boga w każdym miejscu. Ja mam pytanie. I mi się wychodzi takie, ale muszę to jeszcze w głowach pytanie. Jak w takim razie połączyć otwartość na nowe rzeczy, a jednak wyrażanie siebie jako swoją osobowość. Ktoś ma osobowość wesołą. Mhm. Wiesz co, osobowość i tak cię ogranicza, to jest źle powiedziane, że osobowość ogranicza. I tak masz osobowość, jaką masz, więc troszkę każdy z nas ma taką, jaką ma i my z tym nic nie zrobimy. Natomiast musimy w to uwierzyć, że w ramach naszej osobowości, naprawdę, możemy osiągnąć szczyty w uwielbieniu. To jest bardzo osobiste. Ja nie wiem, czy tutaj można... No.
drugi nie tańczy. A drugi nie tańczy. Tak, 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 bo są ludzie, bo teraz, dlatego ten, kto nie tańczy, to musi być pewny w Duchu Świętym, że on jest wolny do tańca, a nie tańczy tylko dlatego, że to jest niezgodne z jego osobowością. To jest w ogóle, my tak wychowujemy ludzi. Powiedz, słuchaj, nie tańczysz, to dlatego nie tańczysz, rozumiesz? Bo masz przez Boga wmontowany taki model bez ruchu dans. Rozumiesz, o co chodzi? I to jest święte. I to jest święte, że to masz wmontowane. I ja to szanuję. Tylko umówmy się w ten sposób, że tym bezruchodansem ty tak uwielbisz Boga, jak ten gość tańcem. Czyli w ogóle ty będziesz stał w miejscu i na 100% będzie z ciebie kapać w ogóle, rozumiesz, namaszczenie. Chyba, że masz kompleks. I tutaj, bo to w ogóle po ludziach widać, nie? Ale tylko w ramach osobowości, no tego się niestety, wiesz, no... Nie pchniemy kogoś, kto gdzieś jest jakimś tam, powiedzmy, wiesz, spokojnym człowiekiem do jakichś w ogóle zachowań jakichś ekstremalnych, prawda? Ale on będzie, jakby on w Duchu Świętym, to będzie widać po nim nawet. Słuchajcie, to będzie widać. Ja przyglądałem się różnym ludziom, byliśmy na takiej konferencji z takim przebudzeniowcem też kiedyś i on, ja mu się przyglądałem, co on robi w ogóle, nie? Ten człowiek to nie był wulkan żaden. To żaden wulkan był. Natomiast on, kiedy Boża obecność w ogóle zaczęła być podnoszona, to on stanął za takim słupem, za słup wszedł. Taki słup stał na środku, on wlazł za ten słup, a ja poszedłem kawałek zobaczyć, co z tym słupem robi. W ogóle nie? A on za tym słupem stał i coś wam powiem, ja go zobaczyłem za tym słupem, tego faceta, i ja wiedziałem, że to jest święte. To, co ten... On się za słupem schował podczas uwielbienia, podczas naprawdę podniesienia Bożej chwały. Facet stał za słupem, takim betonowym, nie? To było święte. To widać. Rozumiecie? To widać. Po prostu. Naprawdę, my... Nie trzeba się tym przejmować. To po prostu pytanie tylko człowiek musi zadać sobie, czy ja jestem do tego wolny? Czy ja jestem do tego wolny? Bo jeżeli ja jestem do tego wolny, to jest wszystko super. Ja też pewnych rzeczy na przykład nie robię jakichś w różnych dziedzinach. Nie dlatego, że nie jestem wolny, tylko dlatego, że wybrałem inne. Po prostu, nie? To po pierwsze, na pewno akceptujesz, a po drugie jesteś częścią tego. Ty jesteś jakąś częścią tego zjawiska. Wiesz, o co chodzi? Jesteś w tym i w co? Tak jak Agata mówiła tutaj w ogóle, że to właśnie jakby to jest zgodność w duchu. Tam nie ma, że jest różnica. Nie zrobisz niczego, co by na przykład było w stanie na przykład tą sytuację zniszczyć czy coś. Jesteś częścią, nie? Przede wszystkim trzeba, lider uwielbienia to jest ktoś, kto pociągnie ludzi za sobą. To po nim widać. Czy pociągnie, czy nie pociągnie. To taka pierwsza predyspozycja w ogóle lidera, nie? Uwielbienia. Natomiast jak jest mała wspólnota, no to jak gdyby wszyscy razem uwielbiacie, tak? Jakby tym złą rzeczą to jest to, że się tam, powiedzmy, jak jest 5 osób, to się tam kogoś deleguje na tego lidera, nie? To... Jak jest mała wspólnota, wspólnoty się zaczynają, to w 99% przypadków to pastor jest liderem uwielbienia. Czy on umie śpiewać, czy umie grać, to jest nieistotne. On musi. Chcesz zakładać wspólnotę? Proszę bardzo, ty masz być liderem uwielbienia, liderem grupy proroczej, liderem wstawienniczym, liderem od ustawiania krzeseł. Rozumiesz, o co chodzi? Sam się tu pchałeś, to teraz masz być wszystkim, nie? Z czasem, jak tam przyjdą do ciebie, rozumiesz, to tam będziesz ich dzielił dopiero. A na początku to zasuwasz, proszę ciebie. Przecież my tak ludzi uczyliśmy. W ogóle
Nie ma, bo my dzisiaj tak, to ja tutaj na scenę, to tam ja nie śmiem tu nic zrobić. Ja tu kiedyś pamiętam, raz tu byłem i bym przedłużać był mi potrzebny, poszedłem sobie, wyłączyłem, to ja taki obciep, że dostałem później, człowieku, gdzie to jest, gdzie to? Ja mówię, Boże, kochany, kurczę. Rozumiesz? Bo ja dzisiaj nie wiem, ale co? Dlaczego ja dzisiaj nie wiem? Ja to mam ten komfort niewiedzenia. Ale początek to był taki, że my wszystko musieliśmy wiedzieć. Nie było, że jako kolumnę, ja nie wiem, jak kolumnę podłączyć. Ty nie podłączysz kolumny, nie będziesz miał kolumny. Wiesz, o co chodzi? Będziesz śpiewał bez kolumny. Rozumiesz? Jest początek, wiesz, Michał, to jest tutaj, tu, ja zresztą jestem wielkim przeciwnikiem, jak się zaczyna wspólnota, żeby to dzielić na cokolwiek tam, to się nic nie powinno dzielić. Mówię, my byliśmy w takich miejscach, gdzie było 5 osób, człowieku, we wspólnocie, 4 liderów i 1 zborownik. Słowo honoru, no widzieliśmy na własne oczy takie historie, no. Człowieku, jeden nie miał funkcji, no. W ogóle w wielu przypadkach dawanie od razu funkcji ludziom jest potwornym błędem. Odpowiedzialności trzeba dawać, a nie funkcje. Amen. Bo nie zawsze za funkcją idzie odpowiedzialność. Więc najczęściej po prostu dajemy odpowiedzialności. Nie? Po liderze uwielbienia będzie widać, czy on porusza ludzi. Bo to przez niego będzie Duch Święty działał w taki sposób, że ludzie będą inspirowani do modlitwy. A jak on będzie po prostu, bo będzie zajmował miejsce, no to będzie widać, że on miejsce zajmuje. No. A często w ogóle w kościołach się ustanawia jakiegoś tam lidera uwielbienia, który w ogóle nie powinien nigdy być liderem uwielbienia, a dlatego na przykład, bo on jest muzykiem, albo nie wiem, kim jest tam. A lider uwielbienia jest w ogóle kim i gdzie indziej. To jest zupełnie inny człowiek w tym kościele, tylko nikt go nie wziął. Rozumiecie? A jak się stawia właśnie na modlitwę, nie, to te rzeczy... One wyjdą, one po prostu to się wyłoni, ten człowiek się po prostu wyłoni, nie? Będzie widoczny, na pewno go rozpoznasz, bo nie sposób nie rozpoznać życia. Śpiewaj do tej pory sam. Będziesz jak Derek Prince, zobaczysz. Będziesz śpiewał, od razu zaraz się znajdą, proszę ciebie, ludzie się od razu znajdą, powiedzą, my to załatwimy, Michał. My ci pomożemy, stary. Zobacz, jak się grupa uwielbienia zbierze szybko. Ale wiecie, tak, często na przykład jest taki moment, bo na przykład ja zapytam Ewy, tam w tej charyzmie też jest chyba taki dosyć spory zespół uwielbienia, bo tam się też w pewnym momencie nawrócili muzycy. Zazwyczaj dobre takie, jakieś profesjonalne, że tak powiem, jakieś zespoły są dlatego, że się gdzieś muzycy ponawracali. Amen. Wiecie, i oni zasilili na przykład w ogóle kościół, nie? Więc my się też cały czas modlimy w ogóle, żeby przychodzili do nas też muzycy. No. Byliśmy raz. Byliśmy. Co? Tak. Filharmonia. Czy macie jakieś pytania, przyjaciele? Albo czy potrzebujecie, nie wiem, jakąś rzecz zobaczyć? A może jeszcze takie coś, bo nie wiem, czy to się u was zdarza, ale na przykład w innych kościołach robią ludzie coś takiego, że powiedzmy jest jakiś event, robią jakiś duży event i biorą muzyka ze świata i płacą powiedzmy dobremu jakiemuś perkusiście, nie? Macie takie rzeczy? Wpadacie na takie pomysły, czy nie? Mamy perkusistę. Ja wierzę w to, że życie modlitewne doprowadzi ludzi do uwielbienia i to wysokiej klasy, w każdym miejscu. Znaczy w ogóle można, jak najbardziej, natomiast ja bym tak nie zrobiła. Posłuchajcie, wracamy do tematu. Uwielbienie, bo to, co mówimy, to nie jest uwielbienie. To nie jest uwielbienie, tak. Jeśli my możemy dla formy pozyskiwania ludzi, możemy wynająć wszystko, każdego. Nie? Ale do uwielbienia, no nie, jak można wziąć syna diabła do uwielbienia. Bo skoro jest uwielbienie modlitwą, to nam... To do innego ojca będziemy się modlić. Rozwiązuje nam wszystkie problemy w tym temacie. Ale w innych przypadkach tak, no bo mówię, muzyka, taniec, to są wszystko rzeczy osobne, więc uwielbienie to jest uwielbienie.
powtarzania na przykład tego i teraz... Czy je zmusić do tego? Ale dla pytanie czemu, bo... Znaczy, wiesz co, Ewa, bo teraz tak, czemu osobowość miałaby przeszkadzać we wspólnym zrobieniu czegoś? Mi nie przeszkadza. No tak, ale na przykład tym osobom. No to dobrze, to niech on, ale to śpiewał, będzie cicho głosem, jednym głosem. No bo jeśli jest posłuszny w Duchu Świętym, to nie będzie, powiedzmy, jest 10 osób śpiewa wielkim głosem, dwóch cichogłosów, ale oni są w jednym duchu i oni te swoje ciche głosy dokładają w jednym duchu do tamtych. Najgłośniej jak umieją, zgodnie z osobowością, bo to jest ich hit. Jak? Na migi. Wtedy się dołącza w ogóle. Amen. Nie, nawet jeśli nie potrafi czegoś zrobić, ale jeżeli on jest zgodny w Duchu Świętym, to on rzeczywiście jest jednością. Dlatego widzicie, tu zachodzi cały czas reakcja modlitewna, gdzie dwóch lub trzech zgodzi się. No i teraz dobrze, ludzie się godzą, ale na przykład nie są zdolni do jakiegoś ruchu. No bo ja rozumiem. Ja czasami powiem, podnieś głos. No i dobra, w porządku. Ale ja się wcale nie dziwię. Bo wie, rozumiecie, na przykład, posłuchajcie, ja mam tam proste przykłady, niezwiązane z osobowością. Wystarczy, że człowiekowi od małego będzie wmawiane to, żeby był cicho. Od dziecka. Będzie piłowana głowa, cicho bądź. W aptece człowieku jest, w aptece, wchodzi się do apteki, w ogóle wchodzi matka z dzieckiem do apteki, dziecko mówi, co tam jest, cicho. Ja mówię, dlaczego cicho w aptece trzeba być? Trzeba być cicho w aptece, trzeba być cicho w sklepie. Rozumiesz, o co chodzi? Dziecko nie ma prawa podejść, przepraszam bardzo, nie może. I teraz człowiek wzrasta. I teraz mamy dorosłego człowieka, który nie jest w stanie wydobyć z siebie takiego głosu. I on się musi na przykład nauczyć. On się musi przełamać. To nie jest takie proste, tylko, ale o co chodzi? Jeśli jest zgodność, to ten człowiek będzie zgodny w Duchu Świętym, nie? On będzie zgodny w Duchu Świętym. A widzisz. A jak jest 10 osób, no i mówimy, dobra, spróbujmy teraz się rozkręcić tanecznie. No i jakby. No ale on jak jest posłuszny, pamiętaj, jak on jest posłuszny tobie, to on. Leciutko. Ale co? Ale w duchu, w jednym duchu. Rozumiesz, leciutko, ale w jednym duchu. Ale co, nie zbuntował się? Bo ten co mówi tak, czuję presję. Jaką presję? Naciskam. A to jest presja? Do czego ty czujesz presję? Oczywiście. Amen. 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 Ważne, że uzyskujesz, jesteś przywódcą i ty wiesz, że to jest słuszne. I teraz potem najwyżej, jak ci ludzie nie wchodzą, to mówią, a dlaczego ty w to nie wchodzisz? No wiesz, i teraz tutaj zaczynają się teksty, no bo taką presję, jaką presję? Przecież w ogóle to jest modlitwa zgody. Hej! Właśnie robiliśmy modlitwę zgody, tylko w innej formie. Dlaczego ty się nie zgadzasz? No nie zgadzasz się? Kurczę. Wiecie, bo ludzie swoje kompleksy, niezałatwione sprawy, oni będą zawsze podpierali tym, bo... Jestem wolny w Chrystusie. Jestem wolny, albo Bóg mnie prowadzi inaczej, albo właśnie to, co Agata mówiła, wydał jakiś tam z siebie dziwny dźwięk, Pan mnie tak poprowadził. Ja mówię, jaki Pan? Czy Pan takiego głosu nigdy nie wydał? No. Rozumiesz, jak Pan Panem. To tak nie działa, to tak jak, kurczę, zobaczcie, dziecko się usypia w domu, prawda? Usypiasz dziecko. I teraz raptem... Takie coś zrobiłeś. No przecież w ogóle jakiś absurd. I teraz Bóg mnie poprowadził, że to taka część kołysanki jest. Człowieku, przecież obudzisz dziecko, zgadza się? To jest niespójne z całą sytuacją. I dlatego takim ludziom się zwraca uwagę. Mówi, słuchaj ziomek, ale w ogóle to nie jest w Duchu Świętym. A skąd ty wiesz? No kurczę, bo reszta jest w ogóle jednego zdania tutaj. Wszyscy, a ty piejesz tam. No nie piej. Był czas piania, żeś nie piał. Był czas piania, to ty się modliłeś w językach. No. Ludzie się będą buntować przeciwko temu.
bo oni nie chcą być naciskani. Wiesz, w ogóle, a przecież jak oni przychodzą do tego kościoła, do was, no to przecież oni chyba powinni wiedzieć, że oni przychodzą tam, gdzie są jacyś w ogóle przywódcy, gdzie jest jakaś formuła jest, nie? Że wy nie jesteście, nie wiem, kurczę, kijek od kaszanki, rozumiesz, tylko jesteście ludzie namaszczeni i Bóg was postawił w tym miejscu, no i wypadałoby was posłuchać. A to bunty zwykłe są w ludziach, wiecie. Że nie jestem kijkiem od kaszanki, co ty tu robisz? Dobrze, przyjaciele. Ja myślę, że cicho głosuj, trochę głosuj. Jak mamy, nie mamy już pytań, to do jutra.